Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany i zapraszam na specjalne wydanie naszego programu o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na Waszych ulubionych platformach podcastowych. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję i zachęcam też do dołączenia do tego wspaniałego grona, bo właśnie dzięki temu wsparciu mogę zapraszać tak wspaniałych gości. Jak dzisiaj jest ze mną Wojciech Jagielski, reporter, pisarz, były korespondent wojenny, autor wielu książek, laureat bardzo wielu nagród właśnie za te książki, obecnie dziennikarz Tygodnika Powszechnego, a także współautor podcastu Jagielski Story, również w Tygodniku Powszechnym. Dzień dobry. Witam serdecznie. I Konstanty Gebert z Kultury Liberalnej, również autor wielu książek, 12, z których ostatnia książka nazywa się Ostateczne Rozwiązanie, które ukazała się w zeszłym roku i również została nagrodzona kilkoma nagrodami, w tym nagrodą Clio oraz nagrodą imienia Beaty Pawlak. A następna pan książka nosi tytuł Pokój z widokiem na wojnę, historia Izraela. Już od razu zapraszam, bo będziemy o tej książce też rozmawiać w przyszłości. Niezmiernie się cieszę, że udało nam się tutaj spotkać w tym gronie, ponieważ będziemy rozmawiać o Etiopii, o wojnie domowej w Etiopii, która zakończyła się niedawno, albo przynajmniej mamy do czynienia z zawieszeniem broni. Jest to wojna, która wydaje mi się była w takim cieniu, przynajmniej w naszej sferze medialnej, w cieniu wojny w Ukrainie. I pan Konstanty napisał coś takiego, że w Europie istnieje całkowicie nieuzasadnione poczucie, że nasze wojny są w jakiś sposób ważniejsze. I w przypadku wojny w Ukrainie poczucie to jest jednak uprawnione, no bo Rosja, członek Rady Bezpieczeństwa, daje do zrozumienia, że mogłaby w niej użyć broni atomowej, co niemal nieuchronnie musiałoby spowodować wybuch III wojny światowej. Z kolei media słusznie nie dają nam zapomnieć o Ukrainie, ale nie każą nam też pamiętać o Tigraju. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie przez ten program pokazali, że o Tigraju i o Etiopii warto pamiętać i mam nadzieję, że panowie powiedzą nam dlaczego. Chciałem w takim razie zacząć od takiego pytania otwarcia. Czy ta zakończona, czy wstrzymana niedawno wojna domowa w Etiopii to była największa wojna w XXI wieku? No nie, tą wojną, no, z całą pewnością największą była wojna kongijska. To była wojna, pewnie największa wojna od II wojny światowej, a przynajmniej jeśli idzie o liczbę ofiar, bo szacuje się, że tam zginęło 4 do 5 milionów ludzi. Ta wojna zresztą, podobnie jak wojna etiopska i myślę jak większość wojen afrykańskich, odkąd skończyła się zimna wojna, to te wojny afrykańskie, póki nie zagrażają naszemu bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu, a zagrażają, ale w sposób pośredni, może nie bezpośredni, rzeczywiście są pomijane. Tak się zdarzyło z tą wojną w Tigraju. To jest w ostatnich latach jedna z największych i najkrwawszych wojen z całą pewnością. Ale w XXI wieku niestety mieliśmy już poważniejsze konflikty. Ta wojna jest między innymi dlatego ważna. Ja nawet nie użyłbym terminu wojna w Tigraju, ponieważ no to jest najbardziej krwawa jej faza, ale w tej chwili grozi wybuch konfliktu z Amharami. Pokój z Oromo nie został zawarty. To jest ważne nie tylko dlatego, że mówimy o wojnie, która się rozgrywa w jednym z najważniejszych państw afrykańskich i w dodatku leżącym tuż przy cieśninie Bab el-Mandeb, przez którą przepływa większość ropy, która tankowcami płynie do Europy, ale dlatego, że w tej wojnie chodzi o kwestie, które są politycznie fundamentalne także dla samego istnienia państw europejskich. To znaczy, co to jest państwo? Etiopia jest tworem wielonarodowym. I my często w Europie mówimy o narodach afrykańskich plemiona, tak jakby to cokolwiek tłumaczyło czy znaczyło. To są narody z odrębnymi językami, tradycjami, kulturami, historiami. Oromo i Tigrajczycy różnią się tak jak Polacy i Niemcy. A Etiopia, która powstała na skutek tubylczego afrykańskiego kolonializmu,
cesarz Menelik podbijał okoliczne ziemie, podczas kiedy Europejczycy od wybrzeży szli w głąb Afryki, i zresztą powstrzymał Europejczyków, pokonał Włochów w bitwie pod Adułą. Cesarz Menelik stworzył wielonarodowe imperium, w którym jeden naród, Amharowie, był przywilejowany i rządził. I nie bardzo było wiadomo, co z tym fantem zrobić, bo to nie była taka swobodna konsocjacja różnych narodów, postanowiły mieszkać w jednym państwie. Takich państw zresztą nie ma. No, Rosja wielonarodowa też nie jest skutkiem tego, że różne narody postanowiły być częścią Rosji. I o tą koncepcję Etiopii jako państwa, w którym dominuje jeden naród, bądź też państwa na rozmaite sposoby federacyjnego, w całej drugiej połowie XX wieku w Etiopii toczyły się walki, czasami bardzo krwawe. I pod koniec lat 90. po obaleniu krwawej marksistowskiej dyktatury Dergu, Etiopia przyjęła nową konstytucję wzorowaną na jugosłowiańskiej. To był dokładnie ten sam model. To znaczy, próbuje się wytyczyć granice obszarów, które etnicznie należą do jakiegoś narodu, ten naród stanowi zdecydowaną większość, i nadać im znaczącą autonomię. To oznaczało przesunięcie tradycyjnych feudalnych granic, bardzo dramatyczne niekiedy, oraz ogromną autonomię dla regionów zamieszkałych przez różne narody. I w tym momencie każdy z tych narodów musiał rozstrzygnąć dylemat. Co mi się bardziej opłaca? Czy bardziej mi się opłaca inwestować we wspólne państwo federalne, czy korzystając z tego, że już mam tyle swobód, no próbować dać dyla? Erytrejczycy dali dyla. Tigrejczycy inwestowali w państwo federalne, po czym, gdyby nie to, że mają fatalne położenie geograficzne, pewnie by też chętnie dali dyla. Amharowie się buntują, bo utracili dominującą pozycję, jaką mieli. Taką, jaką mieli Polacy w I Rzeczpospolitej. Były takie okresy, kiedy Polacy stanowili tylko najliczniejszą grupę etniczną, nawet nie większość, prawda? Ale to było ich państwo. Amharowie są mniej liczni, to jest niecała 1/4 mieszkańców Etiopii. Czują się pokrzywdzeni i żądają przywrócenia ich naturalnej pozycji. Oromo, którzy zostali przez Amharów skolonizowani, to są najliczniejszą grupą etniczną w Etiopii, a najsłabiej politycznie reprezentowaną. Chcą cały ten układ wywrócić. To jest spór o to, na czym polega państwo. Więc nie tylko w ciągu 2 lat zginęło 600 tysięcy ludzi, jak szacuje Uniwersytet Lejdejski, co przyjął Josip Borrell, europejski minister spraw zagranicznych w cudzysłowie, co już samo w sobie znaczy, że sprawa jest ważna. Nie tylko konflikt ten i tak wessał sąsiednie państwa, Erytreę, Dżibuti, częściowo Somalię, w jakimś stopniu Sudan, teraz zresztą w związku z wojną w Sudanie mamy odwrócenie tej relacji, ale od jego rozstrzygnięcia będzie zależało to, czy pomysł państwa narodowego, jednonarodowego, będzie triumfował nad pomysłem na państwo multietniczne. Większość państw na świecie jest multietniczna, czy też nie. Dlatego to jest tak ważne. Ale czy ten pomysł troszeczkę zaczerpnięty z Jugosławii, jak rozumiem, on przez jakiś czas się sprawdzał, bo to też, no powiedzmy, Etiopia, drugie największe państwo w Afryce, ogromna gospodarka, też niesamowicie rozwijająca się, tak? Znaczy patrząc na to, jak Addis Abeba wygląda, no to niemal drugi Dubaj, tak? Znaczy wieżowce. No, dużo przysięga. Zależy, gdzie spojrzeć. Oczywiście, że tak, no ale jednak jakby biorąc pod uwagę proporcje, no to jest tak, że do pewnego momentu się sprawdzało i przestało się sprawdzać? Jak to wyglądało? Wszystko to, co powiedział Kostek, jest prawdą, natomiast ta prawda to jest pewna formuła, która została przyjęta, którą z pewnymi, jakby to powiedzieć, przerysowaniami stosowano w praktyce. Owszem, Etiopia przyjęła konstytucję dającą autonomię prowincjom, etnicznym prowincjom. One miały decydować, ile władzy oddają Addis Abebie. Teoretycznie dlatego, że władzę sprawowali Tigrajczycy, którzy wygrali tą wojnę domową. To oni wraz z Erytrejczykami obalili Mengistu Haile Mariama w 1991 roku. I oni przejęli władzę w Addis Abebie. Przyjęli tę konstytucję po to, żeby oddać
tym liczniejszym ludom autonomię w prowincjach, ale sami chcieli zachować władzę centralną. Więc Tigrajczycy nie tylko mieli władzę autonomiczną w Tigraju, ale mieli też władzę w Addis Abebie. A sami stanowią około 6-7%. Ale wygrali wojnę domową. Oni wraz z Erytrejczykami powstali zbrojnie przeciwko Mengistu Haile Mariamowi. Zwyciężyli. Pozwolili Erytrei odejść także dlatego, że wraz z Erytreą nie mogliby przejąć władzy w Addis Abebie. Erytrejczycy byli dużo silniejsi, więc z punktu widzenia Tigrajczyków rozstanie z Erytreą było aktem sprawiedliwym, bo Erytrea podbita przez Etiopię prowincja dostała prawo do samostanowienia i oderwała się od Etiopii. Zresztą też kolejna ironia losu. Ludzie, którzy tyle dziesięcioleci walczyli o wolność, dzisiaj należą do najliczniej uciekających z tego wolnego kraju, dlatego że Erytrea niepodległa. To był pierwszy przypadek w postkolonialnej Afryce, kiedy pozwolono części jakiegoś afrykańskiego kraju oderwać się i ogłosić niepodległość. Afryka się na to zgodziła. Drugi przypadek to Południowy Sudan. Z każdym kolejnym Afryka będzie 10 razy zastanawiała się, czy na to się zgodzić, bo obydwa te państwa dają fatalny przykład tym nowo powstałym państwom. Erytrea, jeśli dobrze rozumiem, de facto jest państwem totalitarnym. No tak, od samego początku. Tak jak jest takim obozem partyzanckim, jak była w czasie wojny o niepodległość i nic się pod tym względem nie zmieniło. Erytrea jest jedynym krajem chyba na świecie, gdzie może pan zostać powołany do wojska bez terminu zwolnienia pana. I ja i Kostek też pod tą kategorię, wieku. Ta górna granica formalnie chyba jest do 70 roku życia, ale ona... Górną granicą jest potrzeba erytrejskiego państwa. Rozumiem. Albo zagrożenie, jakie pan może stanowić dla erytrejskiego państwa. Jeżeli pan nie stanowi zagrożenia, być może po krótkim przeszkoleniu w posługiwaniu się bronią zostanie pan zwolniony, ale gdyby pan miał jakieś dysydenckie skłonności czy przeszłość, może pan przesłużyć w wojsku do końca życia i nigdy się pan... Nie rozumiem, że żadnych organizacji związanych z prawami człowieka czy dziennikarzy w Erytrei nie ma już od dawna. No, w Erytrei jest najdłużej więziony dziennikarz na świecie, tak? Siedział od 18 lat za zbrodnie wydawania lekko krytycznych komentarzy. Erytrea jest taką afrykańską Spartą, która żyje z wojny i z wojen korzysta. I ten układ, to co się dzisiaj dzieje w Afryce, w tej części Afryki, jest sytuacją znakomitą dla Erytrei. I oni z tego będą korzystać. W każdym razie wracając może do tej Etiopii. Tigraj zawłaszczył władzę w Addis Abebie. Ta rozwijająca się gospodarka etiopska, korzystali z niej Tigrajczycy z Addis Abeby przede wszystkim, bo Tigraj tak jak klepał biedę prowincja, tak klepie biedę. To są góry, wąwozy, niewiele inwestycji. Addis Abeba się rozrastała, ale Addis Abeba została utworzona na ziemiach Oromów. Więc rozrastająca się Addis Abeba dla Oromo przypominała, że Boże drogi, przecież to są nasze ziemie, to myśmy też powinni z tego czerpać korzyści, a wszystkie korzyści czerpią Tigrajczycy do spółki z Amharami, kuzynami zresztą. A Tigrajowie dla Amharów są takimi trochę kuzynami, takimi dzikusami z gór. Tak. Niby ci sami, ale tak no, nikt tych Tigrajczyków poważnie nie traktował. Dwór to była domena Amharów. A Tigrajczycy to byli dobrzy, jak była wojna, się ich skrzykiwało i oni świetnie walczyli. I to wszystko działało, dopóki panował w Addis Abebie wyjątkowo twardą ręką premier Meles Zenawi, Tigrajczyk. Jemu się zmarło. I wraz ze śmiercią premiera posypała się caluteńka układanka, bo Oromowie już się buntowali, Amharowie się buntowali. Tigrajczycy, no tak jak z każdym państwem w jakimś sensie policyjnym, ono nie jest obalane, ono bankrutuje, bo po prostu brakuje pieniędzy na utrzymanie tych donosicieli, tej bezpieki, tego wszystkiego. Oni wpadli na pomysł, że skoro tak, to weźmiemy na nowego premiera kogoś, kto nie będzie nasz, będzie skądinąd, ale tak naprawdę będzie nasz. Taką marionetkę. No i wybrali takiego premiera, który nie miał żadnego znaczenia. No bo on był pół Oromo, tak? Nie, jeszcze nie. Jeszcze wcześniej był. Tamten się nie sprawdził kompletnie, no i wtedy wyznaczono Abija Ahmeda.
Człowieka, który miał być zbawcą, ma być nowym etiopskim. Afrykańskiego Obamy. Afrykańskiego Obamy, nie wiem, dla innych afrykańskiego Trumpa. Nowe otwarcie afrykańskiego Balcerowicza, Wałęsę, Putina, wszystkich, którzy dawali nadzieję na coś, że dalej już tak nie będzie. No i w ten sposób został wyniesiony do władzy Ahmed Abi, pół Rombo, pół Amhara, a jednocześnie... 2018 rok. A jednocześnie człowiek Tigrajczyków, bo przecież z ich partyzantki. Wydawało się, że wszystko to zadziała, no ale to tak jak nastał Gorbaczow w Związku Radzieckim, zakładając nawet, że miał dobrą wolę, ale on chciał remontować Związek Radziecki, a nie go uśmiercać, zabrał się do remontowania, ale ta struktura się posypała w drobiazgi, bo nie nadawała się do remontu. I dzisiaj premier Ahmed Abi, opętany jeszcze w dodatku taką wizją wpojoną przez matkę Amharkę, bardzo pobożną, ojciec muzułmanin Oromo, matka Amharka prawosławna... No, nie, ona nie, ona jest zielonoświątkowiec. No tak, ale chrześcijanka w każdym razie. Ale nie, tak. Ale on wydawał się jeszcze w ogóle taki wielokulturowy, wieloreligijny. No idealny człowiek na takie miejsce i młody, czyli reprezentant tej całej młodzieży, która nie widziała... 41 lat, jak obejmował funkcję premiera i wtedy był najmłodszym premierem w Afryce. No tak, to nie jest może największy atut, ani zasługa, ale rzeczywiście tak się zdarzyło. W porównaniu z tą gerontokracją był młody. On był przedstawicielem tego nowego pokolenia. To nie ma w ogóle dwóch zdań. I miał pomysły, ale także to właśnie opętanie władzą, tą misję, że on to wszystko zmieni zanim w ciągu. Zanim zaczniemy dłubać w Abim, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ta analogia z Jugosławią trwa, bo Jugosławia, owszem, federalna, wieloetniczna i tak dalej, tak długo trwała, jak długo żelazną ręką rządził nią Tito, no tak? Tak, w momencie, oczywiście. Kiedy Tito zmarł, ten model zaczął się sypać. Dominacja Serbów przestała być akceptowana i tu mamy dokładnie to samo, co się zdarzyło przy Melesa Zanowiego, prawda? Dominacja Tigrejczyków przestała być akceptowana. Co więcej, tam nadal pozostały do zaakceptowania fundamentalne rozstrzygnięcia terytorialne. Mapa Tigreju się zmieniła. Historycznie było tak, że zachodni Tigrej, gdzie większość mieszkańców stanowili Tigrejczycy, był częścią stanu Amhara, ponieważ tam feudałowie amharscy mieli swoje wielkie latyfundia. I to były takie amharskie kresy, tak? Co z tego, że Ukraińcy stanowili większość, skoro panowie byli polscy? Otóż ten zachodni Tigrej został na nowej mapie Etiopii przyłączony do Tigreju, bo większość stanowią Tigrejczycy. A dodatkowo część tego zachodniego Tigreju została oddana Sudanowi, bo Tigrajczykom już nie zależało na to. Tak. W imię pokoju z Sudanem oddali ziemię, które Amharowie uważali za swoje. Tak jest. Krzywda podwójna. A z trzeciej strony wschodni Tigrej, gdzie była dokładnie taka sama sytuacja, to znaczy większość stanowili Afarowie, natomiast feudałami byli Tigrejczycy, został oddany Afarom. Cała ta mapa została wywrócona. Afarowie nie są wystarczająco, jeszcze nie są wystarczającą siłą militarną ani polityczną, są skorzystani na tym, więc oni to akceptują. Więc dla Amharów utrata kresów to była tym, czym dla Polski utrata kresów. Nie do przyjęcia. I było jasne, że w momencie, kiedy Tigrejczycy utracili władzę w Addis Abebie, to ich kontrola nad zachodnim Tigrejem staje się mocno problematyczna. I zanim jeszcze wybuchła wojna, tam dochodziło do wzajemnych rzezi. Natomiast Abi, to bardzo przytomnie powiedziałeś, że to jest afrykański Obama i afrykański Trump, i afrykański Wałęsa, i afrykański Balcerowicz, bo to był taka plama atramentowa z testu Rorschacha. Wszyscy chcieli w nim zobaczyć to, co chcieli zobaczyć, a dzisiaj wydaje się oczywiste, że Abi widzi w sobie jedno, Abija mianowicie. Cesarza. Tak. On zresztą kazał odnowić pałac cesarski w Addis Abebie, oprowadza po niej i mówi, że mama mu wyprorokowała, że on będzie nowym cesarzem Etiopii. A w Kanuś Negusem przynajmniej. No tak. A to już nie jest mało. Tak. To oczywiście budzi nadzieję Amharów, bo jeżeli jest Negus, no to oni są narodem dominującym i budzi przerażenie u wszystkich innych, ponieważ jak się nie było Amharów, to jednak nie należało być mieszkańcem Etiopii pod władzą Negusa. I Abi, który jest bardzo sprytnym politykiem, to mu trzeba przyznać.
jest równie inteligentny i równie otrzaskany w tej strasznie skomplikowanej etiopskiej rzeczywistości jak Meles Zenawi, tylko że Zenawiemu chodziło o coś więcej niż tylko Zenawiego. On miał pewną wizję Etiopii, do której Etiopia nie bardzo się chciała dostosować, to jest inna historia, ale mu chodziło o coś więcej niż tylko osobistą władzę. Abi jest przekonany, że on jest zbawieniem dla Etiopii. Inwestowały w niego nadzieję dwa narody. Oba narody, z których się wywodzi. Oromo i Amharowie, tak? I w jakimś sensie Tygrajczycy mieli też nadzieję. No tak. Tak, no bo teraz uważają go za zdrajcę. No bo tak, Tygrajczycy do wyniesienia. Chwilowo, bo to... Nie, to się wszystko może... To, co jest fascynujące w Etiopii, że właśnie w całym regionie rogu Afryki, że polityka tam przypomina... Mówi się, że politycy są przedsiębiorcy polityczni. Innymi słowy, że oni inwestują wpływy, pieniądze po to, żeby zwiększyć swoją władzę i jeżeli zawarcie spółki z kimś, z kim się wczoraj walczyło, tę władzę to jest korzystne, oczywiście. To dlaczego nie? I wszyscy to rozumieją. Tak, tak. Nie rozumieją tego zewnętrzni obserwatorzy, którzy się strasznie dziwią, mówią, no jak to? To Tigrejczycy i Erytrejczycy razem obalili Derg, a potem stoczyli ze sobą krwawą wojnę na granicy. Znaczy, dziwią się ci, na których podwórku też często dochodzi do takich egzotycznych zmian sojuszów, ale to nie jest dziwne, bo to wytłumaczymy tym, znaczy to mówię ten nasz europocentryzm, wytłumaczymy naszą historią, naszymi przypadkami z przeszłości, ale uważamy, że to, co nam jest właściwe, innym się nie należy, podczas gdy inni. Ta polityka jest jednak, mechanizmy, instrumenta polityczne są uniwersalne dosyć. Może one u nas są tak bardzo olukrowane, a gdzieś to się odbywa w sposób bardziej, mniej dworski. I rzeczywiście, tam w Etiopii doszło do takiej brutalnego odarcia z tego całego blichtru polityki, bo rzeczywiście sojusze zawierało się z tym, z kim akurat się opłacało ten sojusz zawrzeć, ale dogadujące się strony wiedziały, że to jest tylko na jakiś czas, bo przecież nikt nie traktuje sojuszu, znaczy nikt, ani Abiy Ahmed, Etiopczyk, dogadując się z prezydentem czy dyktatorem Erytrei, za co przyznano mu pokojową Nagrodę Nobla, co no myślę, właśnie, że zdumiało i jednego, i drugiego. To jest coś, co jeszcze pominęliśmy, czyli ten etap wojny granicznej pomiędzy Etiopią a Erytreą. I właśnie za to, rozumiem, nowy premier został nagrodzony Nobelem. Za myślę, że on dostał za to samą nagrodę, za co dostał Obama. Za nadzieję. A akurat... nie tylko dobre chęci, bo jednak dogadał się z Erytreą. No to był stary konflikt. Do czego się dogadał. Okej, ale myśmy uważali, że się dogadał. Zawarł pokój, więc wystarczająco wiele, żeby przyznać mu pokojową nagrodę. Szydząc z Abiya, może inaczej, z nagrody dla Abiya, pamiętajmy, że to nie on się zgłasza po tą nagrodę. To myśmy mu pchali, żeby przyznać nagrodę, tak jak przyznawaliśmy nagrodę Obamie, Gorbaczowowi i paru jeszcze... Myślą panowie, że to wynika właśnie z niezrozumienia tego, że ta polityka ma takie same procesy jak u nas, a my... Nie, wydaje mi się, że to jest z takiego strasznego zmęczenia Zachodu, żeby już nie musieć zajmować się tymi Afganistanami, Somaliami, niechże oni się wreszcie... Tak. Nie wiem, czy pan pamięta, na pewno pan pamięta, ale nie może pan być tego świadkiem. Myśmy to opisywali jako dziennikarze. Był czas, ostatnia dekada lat 90., kiedy historia miała się skończyć, przyznawano nagrody wspólnie najgorszym wrogom. Arafat i Peres i Rabin, Mandela i de Klerk. I wszyscy uważaliśmy, że tak, to dobrze jest, że no, to jest taki przykład, kiedy właśnie wrogowie dostają na spółkę tą jedną nagrodę i to powinien być... Historia się skończyła. No, to dzisiaj powinien ktoś z Nagrody Nobla obiecać nagrodę Tuskowi i Kaczyńskiemu na przykład. No przecież wszyscy w Polsce umrą ze śmiechu, że w ogóle ktoś wpada na taki pomysł. Ale to nie była nagroda dla skłóconych Europejczyków. To ci w Afryce i w Azji mieli na tą nagrodę lecieć i wsłuchiwać się w aplauz i oklaski i nagrody płynące z Oslo, Londynu i Waszyngtonu. No tak było. Tak. Widziałem, przyglądałem się zwłaszcza Mandeli i de Klerkowi. I temu Mandeli, który nie mógł zrozumieć. Jak można przyznać tą samą nagrodę de Klerkowi reprezentującego taki. No to powinien jeszcze przyznać pośmiertnie jakiemuś Chilijczykowi, Powstańcowi i Pinochetowi. Tak, tak. Ale pan mówił o wojnie erytrejsko-etiopskiej. Tak się o niej mówiło. A to była wojna erytrejsko-tigrejska.
który jest graniczący bezpośrednio. O miedzę. Tak. I Tigrejczycy stanowią etnicznie większość mieszkańców Erytrei. Mówią tym samym językiem. Tak. Natomiast armia erytrejska zachowywała się tam, gdzie zdobywała kawałek Tigreju, w sposób niebywale barbarzyński. To zresztą powtórzyło się podczas Tigrejskiej tak wojny walczy, domowej. Tak. I tego nie sposób zrozumieć, jeżeli się nie pamięta o tej przeraźliwej nędzy Erytrei, o której mówił Wojtek. W porównaniu z Erytreją Tigrej jest bogatszy. Proszę sobie wyobrazić taki eksperyment z... Biedny Tigrej jest jednak bogatszy. Mają lodówki, mają pralki. I przychodzi ta armia straszliwie nędzna, straszliwie prześladowanych ludzi, bo ten reżim erytrejski jest przerażający, i wchodzi do jakiegoś tigryjskiego miasteczka i mówi: kurczę, to oni to wszystko mają, przecież oni są tacy jak my, dlaczego oni mają mieć lepiej? No to my to wyrównamy. No i jeszcze wkraczają, to kolejna analogia, może te porównania zawsze są... Tam jest analogia trochę rosyjsko-ukraińska. Analogia bardziej Armii Czerwonej wkraczającej na Prusy Wschodnie. To jest to, ale jeszcze bardziej, gdyby sobie wyobrazić alternatywną historię. Wyobraźmy sobie, że Tito zawarł sojusz z Enverem Hoxhą, przywódcą komunistycznej Albanii, żeby stłumić bunt Kosowa. Gdyby doszło do buntu Kosowa, taki sojusz był absolutnie wyobrażalny, bo bunt Kosowa byłby zagrożeniem nie tylko dla Jugosławii, ale też dla krwawej komunistycznej dyktatury Hoxhy w Albanii. I do Kosowa wchodzą wojska albańskie z tej przeraźliwie biednej i steroryzowanej Albanii i są: kurczę, oni są Albańczycy tak jak my, a jak oni żyją? No to dlaczego nie mają mieć lepiej? I działoby się to samo. I dostają żołnierze przyzwolenie na to, że nie ma zbrodni. Tak. Zbrodnia na wrogu jest zasługą. To są zbrodnie, z których rozliczenia wszyscy się boją w tej części Afryki. Bo wszyscy musieliby być rozliczani. Tak, bo wszyscy są w te zbrodnie zamieszani. Tak. I ci, którzy korzystają z pomocy Erytrejczyków, a także Erytrejczycy, którzy są bardzo chętni do tej pomocy udzielania, bo jedyną bogactwem, tak na dobrą sprawę, jest obecnego armia. Państwa Erytrei jest dostęp do morza i armia, którą można wypożyczać za przysługi, za ustępstwa. No, to też znamy z Bałkanów, tak? Gdzie Serbowie wynajmowali swoje czołgi raz Chorwatom, raz Bośniakom, w zależności od tego, kto lepiej płacił. Z punktu widzenia Serbów jest wszystko jedno, którzy giną, byleby ginęli, tak? Natomiast ten Nobel pokojowy, oni dostali, a Isaias Afewerki, dyktator Erytrei, i Ahmed Abiy, premier Etiopii, dostali za zawarcie pokoju między sobą. Co oczywiście bardzo przyjemnie zakończona wojna, różne takie, tyle tylko, że przypuszczam, że Komitet Noblowski nie wiedział, co było podstawą. Że oni się dogadują do sprawie wojny z Tigrejem. To jest trochę tak, jakby Ribbentrop i Mołotow dostali Nobla za zawarcie porozumienia pokojowego, które wyklucza wojnę między dwoma wielkimi mocarstwami. No cudownie. Tyle, że jest tutaj ten tajny aneks. Ale to było nieznane, że tak powiem, dla Komitetu Noblowskiego, a dla... Myślę, że dla nikogo nie było znane. Bylibyśmy nieprzyzwoici, gdybyśmy dzisiaj mówili, że tak, no to wszyscy mogli się domyślać. Nikt się nie domyślał. Abiy zawarł pokój z Erytreą, premier Etiopii, i wydawało się, że ten pokój jest czymś zupełnie sensownym w sytuacji, kiedy on zabiera się za zaprowadzanie porządku w swoim własnym kraju. No więc pierwsze, co chce taki premier, to żeby mu się sąsiad nie wtrącał w jego sprawę, prawda? Jeżeli on ma się zabrać za ułagodzenie gniewu Oromów, nie wywołując dodatkowego gniewu Amharów i nie wkurzając Tigrajczyków, którym odbiera coraz większą władzę, no to ostatnia rzecz, którą by potrzebował, to jeszcze mieć wrogiego sąsiada. Więc wydawało się to bardzo racjonalnym posunięciem. Ze strony Erytrei również. Zawierają pokój z państwem, które może się okazać najbardziej szeroko otwartymi oknami na zachód. No przecież to na zachodzie myśmy bili brawo, że jest nowy premier, nie komunista, nie dyktator z nowego rozdania, z pomysłem na to, jak tą Etiopię urządzić. Więc nikt nie wiedział, prawdopodobnie
prawdopodobnie poza Abijem, poza Ferkim i najbliższymi osobami. Może Tigrajczycy przeczuwali pismo nosem, ale nikt się nie pytał o zdanie, a po drugie, nawet jakby coś tam powiedzieli, to nikt by im nie uwierzył, no bo to oni przez ostatnie lata zarządzali Etiopią i oni doprowadzili Etiopię do takiego krytycznego stanu jednak. To nie są ludzie, którzy dzisiaj, oni tak opowiadają sobie, że bo to ci sami, którzy wtedy politycznie zarządzali Etiopią, dzisiaj są przywódcami tego tigrajskiego powstania i przejmują władzę wybrani póki co w demokratycznych wyborach. Tak jest. 95% głosów dostali. Tak jest. Niepodważalny mandat demokratyczny. Tak jest. Zdziwienie się pojawiło w momencie, kiedy nie mogliśmy uwierzyć, że pokojowy noblista wkrótce po otrzymaniu Nobla najeżdża na zbuntowaną prowincję. A zbuntowaną dlatego, że Abiy, objąwszy władzę w Addis Abebie, jedną z pierwszych rzeczy, które obiecał, to wolne wybory w nowym stylu. Rozwiązał starą partię, założył nową, nazwał ją bardzo zgodnie z dzisiejszymi modami, Partia Dobrobytu, czyli taką nic nieznaczącą nazwę, jak tam Włosi się specjalizują w tych nazwach. To jest bardzo dobra nazwa. Jeszcze lepsza tylko była taka partia, która istniała w Kosowie. Partia Demokratycznego Dobrobytu. No, kto by nie chciał demokratycznego dobrobytu? Każdy. Tak? No, Gruzini, którzy są pierwsi we wszystkim, nazwali rządzącą partię gruzińskie marzenie. No i tego, może tylko gruzińskie marzenie, marzenie do kwadratu na przykład, to też to się z całą pewnością pojawi. No jest to wybory Abiy obiecywał. I nie wiem, czy to było nieszczęście, czy szczęście dla Abiya, bo w zasadzie ta stara partia stała się nową partią z nową nazwą, poza nielicznymi, którzy się nie godzili na to. Tymi nielicznymi byli Tygrajczycy. Oni się wycofali. Ale czy on... To było tak, że oni się wycofali, bo premier nie dał im wyboru? Czy że premier dał im wybór, jak każdy przyzwoity premier. Powiedział, albo słuchacie, macie mnie słuchać. Okay. I akceptować moje przywództwo bez kręcenia nosami, bez próby tam robienia ze mnie marionetki. Na to Tigrajczycy się nie zgodzili, bo nie po to go robili marionetką, żeby teraz go traktować jako króla. I uznali, że okej, okay, są wolne wybory, to ty sobie wygrywasz władzę w Addis Abebie, no bo przecież nie po to się urządza wybory, żeby je przegrać, ale nastawili się, że my wygramy wybory u nas w Tigraju. A mamy zastrzeżone w konstytucji, którą sami napisaliśmy, że autonomia to jest rzecz poważna. Tylko wtedy wybuchła epidemia COVID-u. I Abiy odwołał wybory w Etiopii. A Tigraj powiedział, a u nas jest parę takich krajów na świecie, gdzie COVID-u nie było. Tigraj jest jednym z takich krajów, Turkmenia jest drugim. A jeszcze. Oczywiście tam jakby ta nie, pandemia... Nie, no skąd wszędzie był. Ale w takiej skali były możliwe do przeprowadzenia te wybory? Czy jak się okazuje, były. Zostały przeprowadzone, więc wybory da się wszędzie przeprowadzić. Wie pan, odkąd przeprowadzono wolne wybory w Kongu i w Afganistanie, nie kwestionowano uczciwości tych wyborów i nie ma żadnych powodów, żeby kwestionować, to ja uważam, że da się wybory wszędzie przeprowadzić, w każdej sytuacji. Pierwsze wolne wybory w Bośni. Nie pamiętam. Pod nadzorem ONZ frekwencja wyborcza 110%. No proszę. Czego jeszcze nikt nie pobił. To prawda, to prawda. No i jak te wybory skończyły? No i w Etiopii wyborów nie było, a Tigray przeprowadził wybory, które wygrała partia ta, która kiedyś była u władzy w Addis Abebie, ale stamtąd została usunięta, ale przejęła władzę w Tigraju i powiedzieli, że no, my jesteśmy jedyni w zasadzie prawowici w tej Etiopii, bo wszyscy inni nie są z wyborów, tylko z czegoś w rodzaju pałacowego przewrotu, a my mamy demokratyczną legitymację, proszę się z nami liczyć. A Abiy powiedział, że nie, odwołałem wybory, nikt nie ma legitymacji demokratycznej, a najbardziej wy nie macie, którzy żeście przeprowadzili wybory, łamiąc prawo etiopskie i prawo covidowe. Więc i z tego się zaczął konflikt. I to prowadziło do tej wojny. No, się eskalowała sytuacja i było coraz ostrzej. To był listopad 2020. W listopadzie nie wiadomo w zasadzie, kto zaczął, jak zwykle w takiej sytuacji. Tak jest. Obie strony się oskarżają. Mam wrażenie, że obie strony mają rację. Natomiast pierwszą rundę dramatycznie wygrała armia etiopska, co zdaje się skłaniać do hipotezy, że to jednak nie Tigrejczycy zaczęli, bo to ten Tigryjski Front Wyzwolenia Narodowego to jest bardzo stara i poważna organizacja partyzancko-bojówkarska i oni, to nie są amatorzy, znaczy oni byli... Nie, jedyni poważni, którzy znali się na rzeczy, to... Mhm. Więc rozmiar ich klęski dowodzi, że nie byli przygotowani do konfliktu. Albo zbyt pewni siebie. Jakie były siły? Znaczy, jaki był podział tych sił zarówno po stronie Etiopii, jak i po stronie Tigraju? To było tak, że mieliśmy do czynienia z w miarę równymi
armiami czy siłami po obu stronach? Czy to była ogromna przewaga Etiopii i dlatego Z Erytreą to była ogromna przewaga Etiopii. Być może Tigrejczycy nie spodziewali się, że Abiy wpuści Erytrejczyków w granicę Etiopii. I w pierwszej rundzie oni zostali pokonani, a Addis Abeba całkowicie obłożyła Tigrej blokadą informacyjną. Nie było żadnego dziennikarza. I co jakiś czas dochodziły jakieś dziwne informacje o dużej bitwie tu, czy o jakiejś masakrze tam, ale nic właściwie nie było wiadomo. Aż nic z tego nizowego w maju 21 Tigrejski Front Wyzwolenia Narodowego, który jak się okazało potem po prostu wycofał się w góry, przeorganizował się, zszedł z tych gór i wygonił Etiopczyków z całego Tigreju. Mało, no szli na Addis Abebę. 200 kilometrów od stolicy mieli być. A następnie powtórzyli swój marsz na Addis Abebę. Ten, który zakończył się zwycięstwem nad Mengistu. Ten w 91 roku. Przeprowadzony razem z Erytrejczykami. I najprawdopodobniej dotarliby do stolicy, gdyby nie to, że Abiy miał drony. To jest drugi wypadek po wojnie o Karabach, drugiej wojnie o Karabach, to jest 20 roku, gdzie drony rozstrzygnęły o bitwie. I jeszcze libijska wojna, gdzie Khalifa Haftar z wschodniej Libii, oblężenie Trypolisu zostało udaremnione właśnie dzięki dronom tureckim zresztą. Więc Abiy kupował drony od wszystkich, od Chińczyków, od Irańczyków, od Turków. Co więcej, on w ogóle nie miał personelu do obsługi tych dronów, importował personel z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I te drony zmasakrowały Tigrejczyków i tak jak przedtem był triumfalny marsz Tigrejczyków na Addis Abebę, to rozpoczął się triumfalny marsz Etiopczyków na północ do Tigreju. Zostali powstrzymani już w granicach Tigreju, a w tym czasie Amharowie zajęli Tigrej Zachodni, ten sporny, od którego teoretycznie się to wszystko zaczęło. Etiopczycy zajęli z powrotem część pogranicza, Erytrejczycy, przepraszam, część pogranicza na północy, ale Tigrejczykom udawało się skutecznie powstrzymywać ich, bo tutaj to jest bardzo górzysty teren. I to, co stanowiło o przewadze armii etiopskiej, szeroko otwarte równiny, nieliczne drogi, po których ta armia musi się przemieszczać, to jest idealny teren do polowania dla dronów, już w górach się nie sprawdziło i wyglądało na to, że jest impas, że będzie pad. W międzyczasie zaczęły się ujawniać zupełnie przeraźliwe masakry, popełniane głównie przez Etiopczyków i Erytrejczyków, ale to głównie dlatego, że Tigrejczycy mieli na to mniej czasu. Znaczy, okres, kiedy oni okupowali nietigrejskie terytoria, był nieporównanie krótszy. Podczas tej okupacji dopuszczali się podobnych zbrodni, tyle że ich było dużo, ale to dużo mniej. I trwałby pewnie ten impas, gdyby nie to, że Tigrejczycy w takim, no chyba oni sami dzisiaj to przyznają, takim porywie zarozumiałości, żeśmy pogonili Etiopczyków raz, pogonili ich drugi raz, no to znowu się przeformuje, pogonimy trzeci. Zapomnieli o jednym. Oni są absolutnie otoczeni przez wrogów. Etiopia wzięła Tigrej głodem. To prawda. No, ja jeszcze wspomnę o dysproporcji sił, no bo tutaj na początku przynajmniej ocenia się, że Tigrejczykom udało się zmobilizować nawet 250 tysięcy ludzi jako żołnierzy i milicjantów. To też byli, jak rozumiem, bardzo doświadczone osoby w dużej mierze. To byli weterani. No tak, ale wie pan, jak mówimy o tych weteranach, to wyobraźmy sobie, kim ten weteran jest. Weteran wojny z lat 80. to ma 60 parę... No więc właśnie, jaką on wartość bojową reprezentuje, a jak to brzmi? No to jest, w latach 90. mówiło się tak złowrogo o tym, że gdzieś walczą po stronie gruzińskiej, ormiańskiej czy azerbejdżańskiej weterani wojny afgańskiej. Ola Boga Świętego. A to zwykle podtatusiali panowie, którzy szli gdzieś tam się bić, bo nic innego w życiu robić nie umieli, albo to im przypominało młodość, więc bez przesady. To okay, siła Tigrajczyków. Doświadczenie też wydaje mi się to. Siła Tigrajczyków polegała na tym, że rządząc Etiopią od roku 91 do roku 2018 oni zawłaszczyli całkowicie
wszystkie te tak zwane resorty siłowe, wojsko, wywiad, dowódcami i najlepiej w tych jednostkach byli Tigrajczycy. Wyższe stanowisko oficerskie zajmowali Tigrajczycy. Najlepiej wyszkolonymi, uzbrojonymi oddziałami były oddziały tigrajskie w armii etiopskiej. Magazyny broni najlepsze były w Tigraju, no bo były na granicy z Erytreą. Walczyli z Erytrejczykami Tigrajczycy. Tigrajczycy zawsze byli żołnierzami w Etiopii. W związku z tym Tigrajczykom wydawało się, że jak my ogłosimy secesję i nasi przejdą do naszego obozu, to tych Etiopczyków pogonimy tak, że nie będą wiedzieli, gdzie się zatrzymać. W rezultacie etiopska armia, która do 18 roku uchodziła za zdecydowanie najlepszą, najlepiej uzbrojoną, najlepiej zdyscyplinowaną i zwycięską w każdej wojnie, to jest jedyne wojsko, które z powodzeniem wyprawiało się na wszelkie ekspedycje zbrojne do Somalii na przykład. Amerykanie dostali łupnie, Etiopczycy nie przegrali żadnej wyprawy wojennej. Rozpadła się. Dzisiaj etiopskie wojsko praktycznie nie istnieje, bo Tigrajczycy zostali rozbici przez swoich byłych towarzyszy broni, a byli towarzysze broni najpierw zostali zdziesiątkowani przez Tigrajczyków. Teraz to nieistniejące wojsko ma lotnictwo. Ale oczywiście, no i większe możliwości budżetowe, tak, po drugie... Liczby też, tak? To znaczy, no, bo tutaj... Jeżeli ktoś chce zawierać kontrakt na dostawę czegokolwiek, no nie może pan dostarczać tego czegokolwiek, czy to są kartofle władzom nieuznawanym tak. przez nikogo. Tak. Umawiając się z Tigrajem, pan występuje przeciwko Addis Abebie, a rząd ma prawo zamawiać ogórki kiszone, podczas gdy w tych skrzynkach przyjeżdżają handgranaty tak. na przykład. Tak. Emiraty Arabskie też tej broni dostarczały legalnemu rządu etiopskiemu, bo etiopski rząd miał prawo wystąpić o to. No tak czy siak. To, że Tigrajczycy przegrali, było efektem raz, że później już przewagi ogromnej, liczebnej, bo tam po stronie Etiopii łącznie z wojskami Erytrei miało być nawet prawie 500 000 żołnierzy. I to wydaje mi się dla kontekstu warto znaczyć, że na przykład Rosjanie w Ukrainie w tym najgorętszym etapie tej obecnej wojny mieli zgromadzone około 300 000 żołnierzy, więc jakby ta skala jest ogromna. No ale też przede wszystkim to, o czym panowie mówią, czyli przewaga technologiczna. I geografia. Geografia. Bo Tigraj ma tego pecha, że leży pomiędzy Erytreą na północy, która go odcina od dostępu do morza. Na wschodzie ma stan Afar, który owszem, to są te ziemie, które zostały odłączone od Tigreju. I tam lojalność ludności może być różna, ale to nie jest stan, który sprzyja Tigrejowi. Na północy, znaczy na południu ma Amhare, czyli odwiecznych wrogów i ma maleńką wspólną granicę z Sudanem, tyle tylko ta wspólna granica jest na zachodzie, który zajęli Amharowie. Tak, i tam robią zupełnie krwawe czystki etniczne. W czasie wojny domowej w latach 80. ta droga zachodnia była głównym, w zasadzie jedynym kanałem przerzutowym ludzi i broni dla partyzantów tigrajskich walczących z Mengistu. Tak. A teraz to jest zawsze. I to jest, nam się może wydać, że to jest taki kawałek ziemi na końcu świata. I tak jest. Mhm. Natomiast dla ludzi, dla krajów z tego okolicy jest to... coś tak fundamentalnego, nie wiem, w Europie próbuję znaleźć taki kawałek, taki region, który miałby takie znaczenie, bo on ma znaczenie nie tylko dla Erytrei, dla Etiopii, dla Tigraju, dla Amharów, ale dziś, albo coraz bardziej, będzie miał znaczenie także dla Sudanu, w którym wojna z Etiopii, szczęśliwie dla Etiopii, przygasła, ale przeniosła się do sąsiedniego kraju. To zresztą jest bardzo ciekawe, te pojedyncze szosy, które decydują o życiu i śmierci. 95% etiopskiego eksportu idzie autostradą do Dżibuti, ponieważ Etiopia od secesji Erytrei nie ma dostępu do morza, więc głównym portem, jedynym portem Etiopii jest port w sąsiednim Dżibuti, jest niezależnym państwem i ta autostrada przechodzi przez terytoria afarskie, które są byłymi terytoriami tigrejskimi i tigrejska ofensywa na wschód w którymś momencie przerwała tą szosę, co groziło kompletną blokadą eksportu i importu do Etiopii. Tam jest też chińska linia kolejowa szybkiej kolei, do której nie doszli, ale gdyby doszli i ją przerwali, to wtedy rzeczywiście mogli sparaliżować... negocjować pokój na swoich warunkach, kiedy to się nie udało. Etiopia założyła po prostu głodowe embargo. Z tych
600 tysięcy szacowanych ofiar, przynajmniej połowa to są ofiary głodu. Chorób, tak. Niedożywienia, głodu, tak. Tak, tak, rzeczywiście, to znaczy w tej wojnie doszło do takiego klasycznego jakby przesilenia. Znaczy jedna i druga strona zrozumiała, że nie da rady przeciwnikowi. Że tak będą się powtarzały te ofensywy, kontrofensywy. I myślę, że gdyby Abi miał święty spokój u siebie w domu, to może by się na te ofensywy i kontrofensywy godził. Ale on miał jeszcze inne sprawy do pozałatwiania. A Tigrajczycy z kolei wiedzieli, że jeszcze rok, dwa takiej wojny i ich po prostu fizycznie nie będzie. I w ten sposób takie wojny kończą się albo zwycięstwem i kapitulacją jednej ze stron, albo umową pokojową, do której szczęśliwie za takie, może to jest uczciwsze w jakimś sensie, a w każdym razie bardziej zrozumiałe zakończenie wojny, kiedy jeden dostaje po łbie, a drugi jest zwycięzcą i bierze wszystko. Ale cena za to jest zbyt wysoka, za tą czytelność. I lepiej się stało, że właśnie przekonano, czy oni sami się przekonali i jesienią, niemalże w rocznicę wybuchu wojny, dogadali się w południowej Afryce po dwóch latach, że tak naprawdę to przecież to był błąd. Braćmi jesteśmy, sąsiadami, nic złego sobie nie chcieliśmy zrobić. No tylko jest pewna bieda, że w tym wszystkim... Wybuchła Oromia. Wybuchła... O, to już nie tylko Oromia. Momencik, jeszcze zatrzymaj się proszę tutaj na chwilę. Ale czy rzeczywiście było tak, że oni się dogadali? To znaczy, bo z tego co pamiętam w tekstach Konstantego Geberta, było tak, że to było jednak ta wojna, co wydaje mi się jest dosyć niecodzienne, ona rozwiązała się militarnie. Pod tym względem, że to nie było takie polityczne dogadanie, tylko to było tak, że militarnie jedna ze stron, czyli Etiopia, miała ogromną przewagę nad Tigryjczykami i pan mówił raczej o nie do dogadaniu się, tylko o bezwarunkowej kapitulacji. I tu wydaje mi się, jest to jakieś o kapitulacji, nie bezwarunkowej. Aha. Tigryjczycy po pierwsze wyrzekli się prób kontrolowania reszty Etiopii. Po drugie, zgodzili się zdać broń ciężką. A po trzecie, Abi na to odpowiedział, a to zresztą radźcie sobie sami. Wasze zmartwienie, wasz bałagan. A powiedział to nie z dobroci serca, tylko dlatego, że jak tylko zakończyła się ostra faza wojny o Tigreju, wybuchła reszta kraju. Najliczniejszym i najbardziej dyskryminowanym narodem w Etiopii są Oromo, którzy zresztą byli śmiertelnymi wrogami Tigrejczyków, ponieważ byli mocno dyskryminowani podczas tigrejskiej dyktatury w Etiopii, a następnie pod koniec wojny w Tigreju zawarli sojusz z Tigrejczykami na gruncie wspólnej nienawiści do rządu centralnego, który tych Oromo dzisiaj dławi jeszcze bardziej niż dławili ich Tigrejczycy. Wtedy Abi wzmocnił sojusz z Amharami. Przez moment się wręcz wydawało, że Abi postanowił tutaj by odtworzyć tradycyjną strukturę państwa etiopskiego z jedynowładcą na szczycie i Amharami jako narodem dominującym. Po czym okazało się, że ten sojusz z Amharami miał służyć do tego, żeby Amharowie trzymali przy uździe Oromo, natomiast nie na tym, że Abi zamierza Amharom czynić jakiekolwiek ustępstwa polityczne. W efekcie mamy bunt Amharów przeciwko Addis Abebie, w związku z czym Oromo zaczynają jeszcze niepewnie rozmowy pokojowe z Addis Abebą, bo jeżeli Addis Abeba jest przeciwko Amharom, no to wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, tak? To my nie będziemy walczyć z Addis Abebą. Tutaj nic nie zostało załatwione. To są takie trójwymiarowe szachy, w którym reguły gry zmieniają się w trakcie rozgrywki. Mało tego, wokół szachownicy jedni grają w dupniaka, a drudzy grają w piłkę nożną, bo ten kawałeczek granicy z Sudanem, o którym Wojtek opowiadał... Czyli zbijaka, że tak powiem, bo nie wiem, czy dobrze dupniak to gra... To tak, to jest taka... To jest w ognie. On nie grał nigdy w dupniaka. Grałem w ognie i w zbijaka, więc nie wiem, czy mówimy o tym samym, bo po prostu chciałem wiedzieć, żeby to nie, było nie, dupniak z nogą nie ma nic wspólnego. Nie. Spaczamy w daleko. Chciałem, żebyśmy byli na tej samej stronie, jeśli chodzi o porównania, którymi tutaj się posługujemy. Ale to, co
tam mnie też interesowało i to chyba pan Wojciech pisał w swoim tekście, a propos tego, że to porozumienie, czy to zawieszenie broni było tak niespodziewane, jak wybuch tej wojny. W jakimś sensie tak. Tak jak się nie spodziewano, że ta wojna wybuchnie tak gwałtownie, tak samo nie spodziewano się, że pokój nastąpi aż tak gwałtownie, bo nic się nie zmieniło. Tigray chciał czego innego, a przede wszystkim ten rachunek krzywd powiększał się z każdym tygodniem, miesiącem. Wydawało się, że to niemożliwe, żeby się dogadali. To od tak, po prostu, żeby ktoś za tym nie zapłacił głową. Ja, prawdę powiedziawszy, spodziewałem się, że jedyne możliwe pokojowe rozwiązanie etiopskiego pata będzie polegało na wojskowym zamachu stanu, który usunie Abija Ahmeda, a z nowym generałem idzie się dogadać. Zresztą dzisiaj podobny scenariusz wydaje mi się najbardziej prawdopodobny w Sudanie. 47 osób aresztowanych za spisek przeciwko premierowi Abiowi w Amharze. Tak, no więc po zabiciu szefa partii Abija w Amharze. Tak, ale nie tylko ty wpadłeś na ten pomysł. No nie tylko ja, ale ja go nie realizowałem i nie spodziewałem się, że w ten sposób. Ja raczej myślałem, że to nastąpi w sposób zorganizowany i na czele stanie jakiś szanowany i znany powszechnie generał, nie mający rąk po łokcie ulużanych we krwi. Nie ma, po pierwsze musiał być szanowany. Może być dowódca kwatermistrzostwa, taki jak generał Burhan, który został przywódcą Sudanu tylko dlatego, że był generałem, który nie uczestniczył nigdy w żadnych walkach, a jedynie zajmował się zaopatrzeniem. No ale zaopatrywał w Darfurze, więc... No tak, ale tak jednak... Jak generał Krystić pod Srebrenicą. Ale tak? Zaopatrywał, no więc Sudanie kwestia proporcji i jakby tolerancji, a tam może ona jest większa. W każdym razie problem Abija, zawierającego pokój z Tigrajami, polega głównie na tym, że bo wierzę w to, że on szczerze jest przekonany, że ma pomysł na unowocześnienie i zmodernizowanie Etiopii. W takich krajach jak Etiopia, Afganistan, jeszcze parę byśmy znaleźli, ta historia jest taką sinusoidą między tymi, którzy uważają, tradycjonalistami, konserwatystami, którzy uważają, że nic nie zmieniać. Tak jak było, jest dobrze. Jak chcecie coś doskonałego, spójrzcie w przeszłość. Mieliśmy takich cesarzy, proroków, nie wiadomo. I nie dajcie się nikomu z zewnątrz mieszać. Nie słuchajcie pogłosek z zewnątrz. Róbcie swoje. Mieliśmy tutaj wspaniałe, każdy miał złote czasy w swoich historii. Zwróćmy się ku złotych czasom. I drugimi, którzy mówią, gońmy świat. Jesteśmy z tyłu. Boże drogi, ile pokoleń. Musimy nadganiać. Abi jest nadganiaczem. I on chciał w 2 lata zrobić to, czego nie zrobiono w 25. To się musi skończyć piękną katastrofą. Musiało się skończyć. I on, ale on wciąż wierząc, jeszcze opętany tą wizją, że będzie zbawcą, negusem, to w to też szczerze wierzy, no uznał, że musi się dogadać z Tigrajczykami, ale tak, żeby nie zrazić jednocześnie Amharów, a nie, jeżeli ma zachować się pokój z Amharami, to nie zrazić Romu, a wszyscy z nim, tak jak Kostek mówi cały świat, wszyscy wiązali ogromne nadzieje, ale z tą ideologią, którą on mówił, że jesteśmy etiopskością, medzamer. Wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy mówili, tata. To o tym to śpiewał Bob Marley, jak się napalił marihuany. Ale przecież nie nasz premier. Marleya nikt na premiera by sobie nie wybrał. A tu premier takie rzeczy mówi. Więc oni mówią, dobra, jedność jednością, ale na czele... Ale ziemia nasza. Ale ziemia nasza i szefem ma być Amhara. Więc dziś, dogadując się z Tigrajczykami, zawarł pokój z Tigrajem. No więc Amharowie mówią, a dobrze. Co jest stawką w tym pokoju? No nic jak nic, tylko nasze ziemie w zachodnim Tigraju. No więc powstają. I skoro kazał Tigrajczykom oddać ciężką broń, to samo kazał Amharom. Amharowie mówią, rozbraja nas. Tak. Wykorzystywał nasze milicje, jak przyszło lać Tigrajczyków, a dziś każe nam odebrać broń, oddać broń i zaraz się zaczną Tigrajczycy, nas będą najeżdżać. A Oromowie z południa mówią, a my... To od nas się zaczęło. My jesteśmy najbardziej pokrzywdzeni. Dogodzić każdemu w tym samym czasie jest dla... No nie wiem, jakiego trzeba było mieć sztukmistrza na czele państwa, żeby on w tej żonglerce niczego nie upuścił. No to się udało w Szwajcarii i nigdzie indziej. No chyba tak, rzeczywiście. Tego pokoju, o którym my mówimy, bo wydaje mi się, że to wyglądało bardziej jak takie rozpaczliwe gaszenie pożarów, jeśli chodzi o premiera, tak? Znaczy załatwienie tego konfliktu, żeby móc się zająć innymi konfliktami, które już narastały i się tliły,
i po prostu utrzymać się dalej u władzy, a nie zajmować się wojną, która mogłaby mieć dla niego coraz gorsze konsekwencje. A w teorii było dla niego wojną zwycięską. No tak, ale nie on do tej wojny dążył. Znaczy nie miał innego wyjścia w zasadzie. Jak się buntuje prowincja, to żeby nie pozwolić na bunty innych prowincji. No gdyby powiedział, dobrze, Tigraj się zbuntował, a jest tam, diabli wezmą Tigraj. To jaka jest gwarancja, że to samo, tego samego nie zrobi Oromia, Amhara? Nie ma państwa etiopskiego. Stłumił bunt Tigraju, licząc może, że będzie to nauczka dla innych. Ale wcale się nie była żadną nauczką dla innych. To jest ten sam fundamentalny dylemat we wszystkich państwach wieloetnicznych. Istnieją dwa modele zarządzania takimi państwami. Jeden jest dyktatorski, zamordystyczny, tak? I to działa, póki jest dyktator czuła za mord. Jugosławia działała tak długo, jak długo żył Tito. W momencie, kiedy znika wiarygodna groźba przemocy, wszyscy chcą z tego państwa jak najdalej, tym bardziej, im bardziej ta przemoc była skuteczna. Tak? Drugi model to jest model decentralizacyjny. Tyle tylko, że w takim modelu każda zdecentralizowana prowincja no bez przerwy myśli, a czy nam by się bardziej nie opłacało jednak samodzielnie. Zwłaszcza, jeżeli jest to prowincja, która uważa, że dokłada do wspólnej kiesy więcej niż z niej dostaje. A jeżeli się zaprowadza model zdecentralizowany po dyktaturze, to się właśnie zdarzyło w Etiopii, no to efektem jest to, że wszystkie prowincje myślą o tym, udało nam się już prawie uciec z tego więzienia, no to jeszcze jeden krok. Kłopot w tym oczywiście, że te wszystkie problemy, które funkcjonują na poziomie państwa, funkcjonują także na poziomie prowincji. A czy są regiony w Tigreju, które uważają, że jak Tigrej może mieć autonomię od Etiopii, to my powinniśmy mieć autonomię od Tigreju, tak? Jest same to ogromne południe, gdzie nikt tak naprawdę nie wie, jak w ogóle można przeprowadzać jakieś granice etniczne. Prowincja się nazywa Narody Południowe i Plemienne. I to jest taka Etiopia w miniaturze. Amhara się nie oderwie od Etiopii, bo Amhara jest Etiopią. Amhara wymyśliła Etiopię, tak? Natomiast Oromia jak najbardziej, wszyscy byśmy oglądali te mapy Wielkiej Oromii, gdyby nie to, że one obejmują też spore kawałki Kenii na przykład, no to wszyscy mogliby machnąć ręką. To nie jest tylko to, że Abiy jest nieuczciwy i wszystkich potem Noblu oszukał i popełniał zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości, chociaż popełniał i za to powinien stanąć przed sądem. Ale on usiłuje rozwiązać kwadraturę koła, której się rozwiązać nie da, bo on już nie ma czym narzucić wiarygodnej dyktatury. Nie ma narodu, który byłby skłonny realizować jego politykę, a zarazem państwa, prowincje konstytutywne Etiopii nie ufają rządowi w Addis Abebie na tyle, żeby rzeczywiście inwestować politycznie w jego przyszłość. To wszystko, moim zdaniem, oznacza, że będziemy mieli powtórkę, a wojna w Sudanie znakomicie to wszystko podkręca, tak? I tak i nie, bo z jednej strony to wszystko jest prawda, a z drugiej strony ta wojna w Sudanie unaocznia wszystkim, jak bardzo ta Etiopia w obecnym kształcie jest potrzebna. Że rozpadnięta całej Afryce, całemu rogowi Afryki, wszystkim tym, którzy w tej części Afryki są zaangażowani politycznie, gospodarczo, albo którzy chcą mieć z tą częścią Afryki święty spokój. Którzy nie chcą, żeby... To wszystko nie są Etiopczycy. Nie ma w tej chwili natomiast żadnej takiej informacji żadna, w Etiopii. Ale wydaje mi się, że w Etiopii, poza jakimiś szaleńcami, bo wszędzie są skrajności, przywódcy skrajności i ci, którzy tymi skrajnościami operują. Wydaje mi się, że wśród tych prowincji, czy przywódców prowincjonalnych poważnie nie myślał o secesji. Ta
poczucie etiopskości jest tam silniejsze chyba jednak niż było poczucie, nawet na Jugosławii się kompletnie nie znam, byłem raz w Chorwacji, więc to co powiem może, ale wydaje mi się, że silniejsze niż poczucie jugosławiańskości, skoro Jugosławia rozpadła się i rozwiązała w Trymiga. Etiopia jednak istnieje, Etiopia to jeszcze jest jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, a warto, to jest chyba jedyne państwo w Afryce, które powstało w sposób naturalny, owszem. Co to znaczy? Dzieje Afryki nie zostały przerwane przez obcych najeźdźców. Nie było skolonizowane. Etiopii. Afryki, tak. Przepraszam, Etiopii. Tak, no została przez Włochów, ale to jest epizod. Znaczy, to był epizod w porównaniu z tym, jak Francuzi, Brytyjczycy czy Portugalczycy i Hiszpanie podbili. Dzieje Etiopii są dziejami. To jest kraj, który powstawał w sposób naturalny. I te granice Etiopii są w miarę naturalne, wynikają z podbojów etiopskich cesarzy, a nie z tego, że Francuz z Niemcem i z Brytyjczykiem usiedli sobie w Berlinie i wykreślili tak, jak im pasowało, dla żartu, po pijaku, nie wiem, ktoś kogoś potrącił i granica pojechała 200 kilometrów bardziej na wschód. Więc te poczucie etiopskości, tożsamości, czy w związku z Etiopią jest jednak silne. Amharowie nie odłączą się od Etiopii, bo tak jak powiedziałeś, oni są Etiopią. Tigrajczycy są kuzynami, skłóconymi jak diabli, ale jednak są związani. Wydaje mi się, że wśród tych prowincji to nie jest południowy Sudan. Oni są bardziej trochę... Południowa Etiopia, to już co innego. Tak, ale ja to kiedyś pamiętam rozmowę w Afganistanie z jednym z afgańskich komendantów. Kiedy ten Afganistan też po prostu wojna wszystkich ze wszystkimi, a po sąsiedzku ludy spokrewniane. Ja tak się pytam się go, mówię, a czy nie lepiej byłoby dla Afganistanu, gdybyście wy, Tadżycy, Afgańscy, połączyli się z Tadżykistanem, Uzbecy z Uzbekistanem, Pasztunowi niech sobie stworzą własne państwo, jak Pakistan na to pozwoli. I on tak na mnie poważnie mnie traktował, po raz pierwszy popatrzył na mnie jak skończonego idiotę. I mówi, że może wam się wydawać to logiczne, ale więcej nas łączy niż dzieli. Jednak, mimo wszystko, tocząc wojnę domową w Afganistanie, nikomu z nich nie przyszło do głowy, żeby odłączyć jakiś kawałek. Wydaje mi się, że to może być przypadek Etiopii. Może, ale wcale nie musi. Zły układ gwiazd sprawi, że Etiopia się rozpadnie na drobiazgi. Lepszy sprawi, że ostanie się jako jedne państwo i jeszcze będzie jakimś fundamentem przyszłej może, jakiejś tam kiedyś stabilizacji w tym rogu Afryki, bo on jest zagrożony, bo po wojnie etiopskiej mamy wojnę chyba jeszcze gorszą, bo to już jest wojna domowa, sudańska. Tak, ona jeszcze nie jest gorsza. I jeszcze się nie rozpaliła na dobre. Zatrzymajmy się jeszcze, proszę panowie, na chwilę tutaj, bo do tego elementu, o którym pan wspomniał, czyli właśnie tej stabilizacji, bo Etiopia przez lata, rozumiem, na tle swoich sąsiadów była państwem bardzo stabilnym i też była państwem, które gościło ogromną liczbę uchodźców. To znaczy na początku 2020 roku w kraju przybywało ponad 700 tysięcy uchodźców, głównie z Sudanu Południowego. I zresztą, tak, i zresztą większość tych uchodźców znajdowało się w Tigraju właśnie. Tak. I teraz jakby z Tigraju uciekają ludzie i z Etiopii uciekają ludzie i jakby ta... Ja na to patrzę oczywiście z zewnątrz, tak? Ale wydaje mi się, że właśnie ta rola stabilizacyjna Etiopii jest bardzo ważna, tak? Znaczy, z tymi uchodźcami z Etiopii to my jako Europa mieliśmy spokój, że oni uciekali do Erytrei, do Tigraju, z Tigraju do Erytrei, z południowego Sudanu, do południowego Sudanu, ale mało którzy, poza Erytrejczykami, ale to garstka, duży procent w stosunku do ludności Erytrei. I ci, którzy przeprawiali się do Europy. Natomiast wojna domowa, taka wielka wojna domowa, która zburzyłaby w ogóle te bezpieczne zakątki w Etiopii i wojna w Sudanie, no to sprawi, że to mamy do czynienia z milionami. A Sudańczycy, no zwykle jak ludzie się gdzieś z jakiegoś zaproszenia, z jakiegoś zaścianka wyprawiają w świat, a tego świata nie znają, to szukają, a gdzie tam kiedyś znajomy szwagra, kumpla z wojska pojechał tam i on może tam być, tak, albo jego dzieci. No to się go odnajduje dzisiaj przy pomocy tych Twitterów i Facebooków. Patrz, jest nasz. I się wysyła do niego najlepszego, najsilniejszego, najmłodszego, najbardziej przedsiębiorczego ze wsi, żeby on poszerzył przyczółek. A my się dziwimy, jak to? To nie staruszki z dziećmi i nie staruszki w ciąży, tylko młode chłopy idą na czele tej uchodźczej armii. A my to kogo, przepraszam, na saksy do Chicago i Nowego Jorku wysyłaliśmy? Babcie do nieńczenia dzieci? Czy młodych chłopów do tego, żeby azbest zrywali z dachów? Młodych! Jak im się udało, to szli następni. I ta perspektywa takiej totalnej destabilizacji w rogu Afryki,
Afryki i tej armii uchodźczej, to jest zagrożenie dla Europy spore, dla Zachodu, myślę. Ale tym bardziej właśnie jakby nie spodziewam się, żeby ktokolwiek wypowiadający posłuszeństwo obecnemu porządkowi zyskał aprobatę kogokolwiek w tym regionie. To prawda. Znaczy, to, co jest najbardziej prawdopodobne, to jest sytuacja takiej permanentnej niestabilności, jak w Somalii. Somalia nie funkcjonuje jako państwo. Somalia to są przynajmniej trzy struktury państwowe. Somalia, Somaliland i Punt, prawda? Tak naprawdę struktury plemienne są tam ważniejsze. Natomiast Somalia formalnie się nie rozpadła. Nikt ani Somalilandu... Sorry, Tajwan uznał Somaliland. Puntu nawet Tajwan nie uznał. Tyle tylko, że Somalia oprócz tego, że ma fantastyczne położenie geograficzne i produkuje najlepszych piratów na świecie, nie jest tak ważna jak Etiopia. I tutaj masz rację. Chociaż każdy miałby ochotę na kawałek Etiopii, to wszyscy się boją kosztów takich kawałków. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego. Tak. Poza nielicznymi, bo nie boi się tego człowiek, który z tych awantur żyje, a mianowicie prezydent Erytrei. No a. Właśnie, bo to jest, wydaje mi się, coś, a. o czym my nie wspomnieliśmy, biorąc pod uwagę te zawieszenie broni, czy to porozumienie, że stroną tego porozumienia nie jest Erytrea, tak. która brała czynny udział w tej wojnie po stronie Addis Abeby. No i co się stało z tymi Erytrejczykami, którzy byli w Tigraju, którzy dokonywali tych strasznych zbrodni? Po pierwsze, wydaje mi się, że gdyby nie udział erytrejskiego wojska i Abiy doskonale o tym wiedział, to on by nie wygrałby, nie podbiłby Tigraju. Przegrałby wojnę. Tigraj by go pogonił z Addis Abeby. Oni wygrali mu wojnę, więc uważają, że coś im się należy. Albo ustępują. Na przykład kawałek Tigraju? Nie, Afwerki myśli dużo dalej. Afwerki uważa, że jeżeli to on by rządził Etiopią, to jakaś reintegracja Erytrei nie jest wykluczona. I tutaj Abiy ma ten fundamentalny problem, że bez Erytrejczyków nie wygrałby wojny. Natomiast wygrana Erytrejczyków w tej wojnie jest dla niego śmiertelnym zagrożeniem. I tutaj znalazł wspólny język z Tigrejczykami. Zajęło to ładnych parę miesięcy, ale jak się wydaje, wojska erytrejskie rzeczywiście opuściły Tigrej, zastąpiły ich tam wojska amharskie. Ponieważ z kolei Erytrejczycy i Amharowie mają wspólny interes w tym, żeby nie dopuścić, żeby Tigrej odzyskał Tigrej Zachodni. Ale właśnie to jest tylko interes. Tak, ale oczywiście. Żadnych tam, to jest tak jak w Ojcu Chrzestnym. To nie jest nic osobistego. Oczywiście, że tak. I to oznacza, że te wszystkie sojusze mogą się zmieniać. Natomiast pewne rzeczy pozostają niezmienne. Niezmienne pozostaje położenie geograficzne Tigreju. Niezależnie od tego, kto rządzi Tigrejem, każdy będzie próbował odzyskać Tigrej Zachodni, chyba, czego nie wiemy, że tam już Tigrejczycy zostali wszyscy wymordowani. No, był taki okres, kiedy tą graniczną rzeką z Sudanem spływały dziesiątki ciał Tigrejczyków, no można było rozpoznać po tatuażach plemiennych, tak? Więc jeżeli tam już nie ma Tigrejczyków, jeżeli Amharowie ich wymordowali, no to odzyskanie tego zachodniego Tigreju będzie trudne, a tym samym Tigrej nie będzie miał granicy wspólnej ze światem zewnętrznym. Prawda. Afaworkiemu jeszcze szło coś... Może nie o przejęcie władzy w Etiopii, bo przecież nie o to mu chodzi, żeby być prezydentem w Addis Abebie. I nie wyrzekłby się. Ale chodziło o to. To jest lepiej niż być prezydentem. Mi się wydaje, że on jest przedstawicielem takiego może nurtu nowego myślenia politycznego, który od jakiegoś czasu ma coraz więcej do powiedzenia w polityce regionalnej, na przykład w Afryce, ale i także w światowej. On popiera polityków, przywódców w regionie, którzy myślą podobnie jak on, którzy jego uważają za swojego politycznego guru, nie boją się go, bo przecież Erytrea nikomu nie zagraża, ale czerpią z jego nauk, a jemu pozwalają czerpać korzyści z terytoriów i bogactw, które te kraje mają. Dlatego on miał swojego faworyta w Somalii. Erytrea szkoliła u siebie wojska somalijskie, głównie po to, bo Erytrea
Erytrea to taki, znaczy nie kraj i nie ludzie. Rząd Erytrei to jest taki stwór, który cieszy się z cudzego nieszczęścia. A przede wszystkim nie lubi, żeby ktoś obok miał lepiej niż on ma sam. Mam źle, więc pociecha jest tylko taka, że wszyscy inni mają tak samo źle. On... Taki najgorszy sąsiad. No bo to jest najgorszy sąsiad. To jest sąsiad, który panu zrobi krzywdę po to, żeby pan miał gorzej. Nawet jeżeli on z tego nie będzie czerpał korzyści. To jest rząd i myślenie polityczne Afewerkiego. To jest dyktator, który nie zgodzi się. I to dyktator w czystej postaci. Bez żadnych epoletów, żadnych ideologii. Żaden Kim Il-sen czy jego tam prawnuk. Człowiek, który wierzy we władzę i w swoją nieśmiertelność może. On popiera takich ludzi, którzy myślą podobnie jak on. Myślę, że upatrywał kogoś takiego w Abiju, kiedy ten nastawał w Addis Abebie. Albo może sobie myślał, że młody mnie potrzebuje po to, żeby zrobić porządek z Tigrajem, więc zrobię z niego swoją marionetkę, tak jak myśleli, że Tigrajczycy zrobią, ale ja to zrobię porządnie. Wiem, dzisiaj to każdy jest mądry i Bonapartego będzie poprawiał, a później postąpi każdy tak samo jak on i te same błędy się popełni. I on to samo robi w Sudanie zresztą, Afewerki. On ma swojego faworyta w Sudanie. To jest człowiek, polityka Afewerkiego odrzuca kompromis. Odrzuca jakiekolwiek tam negocjacje, dogadywanie się. Z problemów się nie rozwiązuje. Nie ma ich podpisu na porozumieniu z Pretorii, tak? Problemów się nie rozwiązuje. Nie był w stanie nakłonić go, zmusić do tego, żeby... Znaczy on nie może zmusić do czegokolwiek Erytrei. Nie ma armii, którą wytracił w Tigraju. Nie ma żadnych narzędzi nacisku gospodarczego, bo to Erytrea ma porty, które mogą przynosić zysk, ale nie przynoszą, bo nikt nie robi handlu z Erytreą, ale Etiopia takich portów nie ma. Erytrea musi, tak jak Kostek powiedział, ciągnąć wszystkie towary przez Dżibutę. Jak Erytrea, jeżeli Erytrei się zechce, jeżeli, to poprą którąś z maleńkich partyzantek w Dżibuty, które nie zmieni władzy. Ale wystarczy, że parę napadów zrobią na te autostrady, przetną drogę kolejową i skończy się... Akurat tutaj nie, bo Dżibuty ma najlepszą policję bezpieczeństwa. No mają bazy wojenne, tak. Mają bazy wojenne amerykańskie, francuskie, chińskie, włoskie, chińskie i jeszcze kogoś, że nie pamiętam kogo. I no... Te wszystkie to prawda. Wojska. A pierwsi, którzy ich zbombardują, będą szejkowie z Emiratów, bo to oni głównie te porty do nich należą. Zabrali, tak. Natomiast to stężenie obcych wojsk na centymetr kwadratowy gwarantuje prezydentowi Dżibuti, że póki on żyje dobrze z tym wszystkimi obcymi wojskami, żadna partyzantka mu nie podskoczy. To prawda, ale ze zdumiewającą ze zdumieniem można obserwować informacje, które w ogóle napływają z Dżibuty, bo niewiele ich napływa. Mhm. Tam jakieś kłótnie o budowę nowego portu, czy ktoś tam coś nawalił. Ale jak się, broń Panie Boże, po jakie jakieś nowe ugrupowanie, czy wysadzi bomby, gdzie zginie jeden osioł i dwie kozy zostały ranne. Wszyscy o tym piszą. No właśnie dlatego, że to jest tak ważne miejsce. I rzeczywiście, prezydent Dżibuty nie musi się bać Erytrejczyka, bo ma, mówiło się o polityce kanonierek, więc on ma te kanonierki oswojone w swoim własnym porcie, ale Afewerki, no właśnie, on myśli troszkę podobnie jak Władimir Putin i to jest myślenie z obozowiska partyzanckiego albo z tajnej policji, że problemów się nie rozwiązuje, tylko się likwiduje. Mhm. I Afewerki likwiduje problemy. Albo zarządza regionami przez konflikty. Ktoś za dużo wyrasta, to mu się podcina skrzydełka, wywołując jakąś tam rebelię. A tak jak Kostek mówił, w tej Etiopii mniejszej i większej rebelii to w ogóle 100 tysięcy dolarów, kilku oficerów, których się podeśle do szkolenia. A dzisiaj, jak już swoich brakuje, to można zadzwonić na Kreml i się przyśle czterech oficerów z Wagnera. Albo... Wagner tam już jest, nie trzeba dzwonić. Prawdopodobnie jest. No, na pewno jest. W Etiopii? W Sudanie tak. Ale zresztą nie tylko on. To jest w ogóle pogoda dla najemników tych dobrych i złych, w zależności od tego, kto o nich mówi. Dla nas Wagnerowcy są oczywiście tymi paskudnymi w najczarniejszych, najbardziej obszarpanych kapeluszach, ale te ewakuacje cudzoziemców, zwłaszcza z Sudanu, organizowali, znaczy nie oni, ale zachodnie agencje, tak samo najemnicze. Współpracujące z Wagnerem tutaj. W
Chartumie nie byłoby wyjazdu. To prawda, że żeby wywieźć kogokolwiek, no. No, te rozejmy, które my się dziwimy i że nie są respektowane. No przecież one, nie od tego, żeby nie od tego są, no. To nie są rozejmy, żeby nie toczyła się wojna w Sudanie, tylko żeby nie strzelać po ulicach, tak. Którymi jadą konwoje tak. Wynegocjowane przez zachodnie rządy. Czy jakiego rzędu pieniądze, czy przywileje, bo przecież to jest coś za coś. Za otwarcie drogi. Ale, drogi się nie otwiera od tak, tak po prostu. Ale jest czym płacić. Przecież szacuje się, to są przynajmniej dane z procesu poprzedniego prezydenta Sudanu Omar al-Bashira, że on w ciągu jednego roku zdefraudował 9 miliardów dolarów. Tak? To jest strasznie bogaty kraj ten Sudan. To jest i złoto, i ropa, i bardzo żyzne grunty rolne. Nie bez powodu Chińczycy wydzierżawili 100 tysięcy hektarów. To jest jedyne pole uprawne naprawdę tak, w rogu Afryki. Tak jest. Tak więc tam jest czym płacić. W związku z tym jest o co się zabijać. Okej, panowie, to będziemy powoli po to podsumowywać. Ja w takim razie chciałbym zapytać was po pierwsze o to, jak wy oceniacie, czy byliście w ogóle przez zaskoczeni tym, że to zawieszenie broni, to porozumienie pokojowe utrzymało się tak długo, czy wciąż się utrzymuje i rzeczywiście ono się wciąż utrzymuje, czy to tak jest, że ja na to tak patrzę i tak mi się wydaje. I perspektywę waszą, czy to w jaki sposób to się może dalej potoczyć, właśnie biorąc pod uwagę tę wojnę dwóch generałów w Sudanie, o której piszecie panowie zarówno w Tygodniku Powszechnym, jak i w Kulturze Liberalnej, pan Konstanty. To jest miłe zaskoczenie, że ten rozejm się utrzymuje tak długo. Wiele, bo może nie wszystko, ale wiele wskazuje na to, że się ten rozejm utrzyma, bo jest po prostu w interesie obydwu dogadujących się stron. Czy Sudan, znaczy wydarzenia w Etiopii, póki Abiy nie będzie sięgał po Tigrajczyków przeciwko Amharom czy Oromom, to ten rozejm w Tigraju się utrzyma, co nie będzie oznaczało, że to jest jednoznaczne spokojem w całej Etiopii. Wręcz przeciwnie. Rozejm w Tigraju jest powodem do niepokoju wśród Amharów i ten niepokój się nasila i dziś to nawet nie Oromo z południa, to raczej Amharowie, którzy czują się zagrożeni, dotknięci, zdradzeni w jakimś sensie. Oni widzą w Abiju, z którym wiązali tak wielkie nadzieje, który w zasadzie odwoływał się do ich amcharskości jako tego najgorszego sprzedawczyka, który teraz no, nie wiadomo co zrobi, w którą stronę się zwróci. Jak to się skończy, trudno powiedzieć, ale myślę, że podobne trudne momenty miał w swoim panowaniu każdy z tych dłużej panujących etiopskich władców. Czytam biografię Haile Selassiego, jego ostatniego cesarza. Okay. Jego wybitny talent do bycia, chowania się w cień i wychodzenia z cienia wtedy, kiedy nikt się tego nie spodziewał i zawłaszczania przestrzeni, która innym wydawała się kompletnie niepotrzebna. To była podstawa jego rządów. Nie siła militarna, ustępstwa, które to jego wzmacniały. Owszem, w końcu popadł w modernizm, bo nie szło inaczej i modernizm go obalił w końcu, bo był dobrodziejem studentów, których wysyłał świata, ci przyjeżdżali, mówili szybciej, no nie dało się. Więc, ale ja raczej widzę, że Abiy stara się zyskać na czasie. Stara się tego czasu dla siebie zyskać jak najwięcej. Gasić te pożary, tak, no co mu pozostaje? Ugasić pożary tak, żeby nie wzniecać, żeby gasząc pożary u Amharów, nie wzniecać pożarów u Oromów. Ale co do rozejmu w Tigraju, to się nie obawiam, żeby był zagrożony ze strony etiopskiej. Czy Sudan może? Może. Oczywiście, że może. Jeżeli zachodni Tigraj, te ziemie, o którym wspominał i Kostek, o których mówiłem ja, jeżeli część zachodniego Tigraju leży po sudańskiej stronie. Al-Fashaga to jest sporne terytorium. Te samo, to są też te same ziemie. Jeżeli dziś komuś po stronie etiopskiej, czy tigrajskiej, czy amharskiej przyszłoby
Że to jest ten moment, kiedy Sudańczycy zajęci są wszystkim innym, tylko nie tymi ziemiami, to może to jest moment, kiedy żeby to zająć to, co swoje. No kto to uzna, że to swoje? Jeżeli uznają to Amharowie, to Tigrajczycy mogą przyjść z pomocą tym, którzy przez Amharów zostaną napadnięci. To samo może się zdarzyć, jeżeli wojna sudańska, która dziś toczy się w Chartumie i w Darfurze, jeżeli ona się przeleje na wschód, na razie nic na to nie wskazuje, no ale port Sudan dostęp do morza jest jednak na wschodzie. Jeżeli wojna się przeleje w okolicach port Sudanu, to to są terytoria, które prezydent Afewerki uważa, że są już bliskie jego pola i on tam może zainterweniować. Tam też są ci żołnierze z Tigraju, którzy służyli w wojskach pokojowych, a gdy wybuchła wojna, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co się z nimi miało dziać. Wojskach pokojowych to znaczy? ONZ-u w Sudanie stacjonowali. Oni ponoć są gdzieś tam. To nie jest może jakaś wielka siła, ale kilka tysięcy żołnierzy. To jest siła nie do zbagatelizowania. No więc oni chcąc, nie chcąc, mogą zostać wessani w ten kąt. Zresztą wojna domowa, wojna, która się toczy nie tylko w Sudanie, w Chartumie o władzę, ale ma takie nie tylko korzenie regionalne. Ona ma to do siebie nie tylko w Sudanie, nie tylko w Etiopii, wszędzie na świecie, że ona wsysa sąsiadów, czy oni tego chcą, czy oni tego nie chcą. Więc każda wojna w okolicy może wessać i Tigraj, i Erytreę, i Etiopię, i ten Sudan. No, wydawało się, że następuje, przychodzi czas uspokojenia wrogu Afryki, bo dogadali się w Etiopii. A ten Sudan może tą układankę też rozsypać. Natomiast no, to są zbyt ważne regiony, żeby nawet mając wojnę ukraińską wciąż za miedzą, lekceważyć, czy nie zwracać uwagi, bo to jest niby daleko. Ten świat sami uczyniliśmy globalną wioską. Niektórzy mówią wiochą. Nie wiadomo, no ale nawet jeżeli, czy wiochą, czy wioską, to ona ma to do tego do siebie, że koniec tej wioski jest dużo bliżej niż koniec świata. No, koniec świata jest końcem naszej wioski, to jest blisko, więc jeżeli ktoś będzie z tego końca naszej wioski uciekał, to bardzo prędko znajdzie się tutaj, no bo gdzie ma być? Ja się z tobą zgadzam, że to zawieszenie broni będzie trwać przez czas jakiś. Nie dlatego, że nikt nie ma interesu, żeby go naruszać, bo wszyscy mają, tylko w tej chwili nikt nie ma siły. Albo tak. A to się zmieni. A to się zmieni. Jeżeli Abi dogada się jakoś z Oromo i z Amharami, no to pozostanie ten Tigrej jako niedokończona sprawa. Jeżeli Tigrejczycy dogadają się z Burhanem, to nagle zyskają narzędzie presji na Addis Abebę, bo to jest nie tylko Alpaszaka, to jest ta wielka etiopska tama na Nilu, o której i Sudan, i Egipt mówiły, co prawda tylko retorycznie, że nie wykluczają żadnych środków z wojną włącznie, żeby ją powstrzymać, no bo Etiopia postawiła nogę na Nilu, tak? I teoretycznie można sobie wyobrazić, że Etiopia powstrzymuje wody Nilu, wywołując dramatyczną klęskę w dalszym biegu rzeki, czyli właśnie w Sudanie i w Egipcie. I to jest, rozumiem, kwestia decyzji politycznej. Tak, znaczy to technicznie jest... Znaczy, no, można, znaczy, że Etiopia postawiła, bo ona już stoi. Tak. Ta zapora się napełnia. I napełnianie samej zapory wywołało ogromne protesty, zwłaszcza w Egipcie. No to teraz będzie... Każdy, znaczy, jeżeli w Etiopii nastąpiłby jakiś premier, który postanowił, że będziemy zbierać tam wodę z błękitnego Nilu, bo to jest tylko błękitny Nil, ale nie będziemy jej wypuszczać. No to może to zrobić, wywołując wtedy wojnę o wodę, która będzie równie ważna jak wojna o ogień. A ta tama stoi niemal na granicy z Sudanem, czyli stoi bardzo blisko tych miejsc, gdzie się toczą walki i któraś ze stron sudańskiego konfliktu może uznać, że zaognienie konfliktu o tamę leży w jej interesie. To jest wszystko system naczyń połączonych. To prawda, to wszystko prawda. Natomiast w tych dzisiejszych czasach wydaje mi się, bo ja się też bałem, że na przykład zostanie wysadzona w powietrze elektrownia atomowa w Zaporożu.
Okej, okay, to się akurat nieszczęśliwie nie stało. Nieszczęśliwo. Tak. Wydaje mi się, że dzisiaj ktokolwiek by się zbliżał do tego rodzaju budowli, której zniszczenie zagrażałoby bezpieczeństwo jakiejś części kontynentu, zostałby zniszczony z jakiegoś dronu, nawet nie zdążyłby się zorientować. I wydaje mi się, że to nawet nie drony etiopskie będą pilnować tego bezpieczeństwa. Sudan jest ważny dla Etiopii. Niezwykle ważny. Także po to, żeby targować się z Egiptem o ten podział wód, bo Egipt uważał, że wszystko, co z Nilu, to jest ich. Mhm. Etiopia mówi, nie tylko wasz jest Nil, u nas też płynie, i pobuntowała przeciwko Egiptowi sąsiadów, tych, przez których terytoria Nil także płynie, Ugandę i Sudan. Mhm. Więc jeżeli Sudan jest z Etiopią, to nacisk na Kair jest dużo większy. Tak. Jeżeli Sudan jest z Egiptem, to Etiopia musi położyć uszy po sobie i brać tyle tej wody, ile sąsiedzi jej zgodzą się. Może rozgrywać odstąpić Sudan południowy. Tak jest, bo to są kolejni sąsiedzi, ale wydaje mi się, że ta katastrofa, bo to byłaby katastrofa niewyobrażalna, to byłaby po prostu zalanie znacznej części Sudanu. Że to są takie punkty, których strzegą nie wojska pokojowe ONZ już, ale kto wojska, trzeba, tak, poważni ludzie, którzy mają nad tym... No tak, tyle tylko, że to jest dylemat tarczy i miecza. Tak. Oczywiście. Tam jest bardzo potężna tarcza, ale na każdą bardzo potężną tarczę jest bardzo potężny miecz. Zawsze się znajdzie. Co oznacza, że nic nie wiadomo. Innymi słowy, to co mamy teraz wewnętrznie w Etiopii i tym bardziej wokół Etiopii, to jest seria bardzo niepewnych domków z kart, które się trzymają głównie dlatego, że wszyscy ważni aktorzy teraz bardziej myślą o tym, ile mogą stracić, jeżeli domki się rozsypią, niż co mogą na tym zyskać. To prawda, to wszystko. W momencie, kiedy sytuacja się ustabilizuje, kiedy będzie można mówić o odrobinę trwalszych aliansach, pokusa jest przemożna. Czyli paradoksalnie może być tak, że te domki z kart, jeśli one staną się trochę bardziej trwałe, to będzie motyw do tego, żeby potem je rozwalić. Tak, sama wątpliwość, ale to jest tak jak ze wszystkim. Póki taka nietrwała konstrukcja wydaje się leżeć w naszym interesie, to pozwolimy, żeby ona sobie stała. Potem, jak mija niebezpieczeństwo, zaczynamy się temu przyglądać. I jeżeli wydaje się nam, że lepiej wywrócić stolik, no to ją wywrócimy, ale może się okazać, że nie. Może się pokazać, to jest ten moment, który wydaje mi się, że jeżeli mamy wierzyć w dobrą wolę, jakąś mądrość czy kaliber premiera etiopskiego, że jeżeli on czeka na ten... To jest mocna wiara. Ale czasami tylko ona pozostaje. Kiedy osiągnie ten element stabilizacji, przetłumaczy tym swoim przeciwnikom, że to się bardziej im opłaca, kto wie, tylko że z drugiej strony to umocnienie władzy, to jest jakby, jeżeli on poczuje, że jego władza jest mocniejsza niż była, to jest troszkę tak, jakby wbijał sobie kolejną dawkę mocnego narkotyku w żyłę i wtedy to już nie widzi realnie, tylko widzi, im lepiej, tym gorzej, żyje wizjami, a nie konkretnym obrazem. Im gorzej, tym lepiej, tylko im lepiej, tym gorzej. Bo tutaj nadal pozostaje ten niepokój. Ale czemu mamy oczekiwać wielkiej, długiej stabilizacji w rogu Afryki, skoro nie ma tej stabilizacji na kontynentach, wydawałoby się dużo stabilniejszych. To prawda, no ale nawet ten wydźwięk pana tekstu właśnie 100 dni pokoju, on bodajże był ze stycznia tego roku, on był też taki zaskakujący. Przecież pan był zaskoczony, że to się trzyma. Tak, no bo jesteśmy przyzwyczajeni raczej, że z tamtych regionów płyną złe informacje, więc 100 dni pokoju, może to jest i mało. A z jakich regionów płyną dobre informacje? No to prawda. No właśnie, no o tym właśnie mówię, że czemu oczekiwamy czegoś, czego sami sobie nie potrafimy wytworzyć? Czemu ma być... No nie, bez przesady. Oczywiście. Unia Europejska jednak się trzyma. Lat 70 z hakiem. To prawda, ale jednak nawet ona nie uchroniła Europy przed dosyć poważnymi konfliktami. Nie w swoich nawet, granicach. No nie w swoich granicach, to prawda. Więc to jeżeli prawda. Unia Etiopii by powtórzyła ten... Unii Europy, tak jest. Tak. To byłby gigantyczny sukces. Tylko tam znowu zaraz by doszło do sporu taki, jaki dziś jest w Unii Europejskiej. Czym jest Unia Europejska? I ci w Etiopii mówią, że Unia Europejska, Unia Etiopska dziś jest zawłaszczana przez urzędników.
urzędników, z nie ma jakiegoś Berlina, ale z Addis Abeby. Tak. A oni wszyscy chcą być suwerennymi, równymi częściami tejże. Wracamy do punktu wyjścia, że czym jest Unia? Jest laboratorium, w którym usiłuje się rozstrzygnąć tę kwestię, co zrobić z państwem wielonarodowym. I tutaj jest ten fundamentalny paradoks. To znaczy, że państwo wielonarodowe może działać znakomicie, Szwajcaria, jeżeli wszyscy zainwestują w jego przyszłość w nadziei, że to się uda. Każda taka inwestycja jest nieracjonalna. To prawda, bo... Ale jeżeli wszyscy jej dokonają równocześnie, no to mamy Szwajcarię, tak? Tak. I ten taki inny przykład afrykański, bo Abiy, oferując tą swoją propozycję etiopskości, że wszyscy zostajemy tym, kim jesteśmy, ale jest coś wyższego, ta etiopskość, czyli ta unijność, prawda? On proponuje jedno. W Afryce wyrzeczenie się etniczności zaistniało w dwóch krajach tak na dobre skutecznie. Jeden to jest Tanzania, gdzie rządził dobry prezydent Nyerere, zafascynowany lewicowością, a może jego szczęściem było to, że żaden z ludów tanzańskich nie był na tyle liczny, żeby spróbować sobie zawłaszczyć całą władzę. Tam nie ma problemów etnicznych, które by się przekładały na, które by zagrażały stabilizacji. Drugim takim krajem jest kraj, który był przez konflikty etniczne niemalże zniszczony, to jest Rwanda. Prezydent Kagame unieważnił etniczność. Mówienie o etniczności w Rwandzie jest na to paragraf. Ale no jest to administracyjne negowanie czemuś, co przecież w rzeczywistości istnieje. I kiedy zabraknie Kagamego, do tego się wróci. Opierający się na jednej osobie. Tak? Wszyscy w Rwandzie wiedzą, jak najbardziej. Tak, wszyscy wiedzą, kto jest jakiej etniczności. I jedyne pytanie, którego w Rwandzie nie można zadać... Ilu nas jest? Nie, co będzie, jak Kagame wpadnie pod tramwaj? Tak? Tak, bo gdyby jeszcze, można powiedzieć, taki Kagame, jeżeli jemu by zależało na trwałości tego systemu, to na dobrą sprawę powinien już dawno zacząć wychowywać sobie następcę. Prawda? Dziedzica tronu. Ale żaden szanujący się dyktator nie będzie chował takiego dziedzica tronu, bo temu dziedzicowi może zbyt wcześnie przyjść do głowy, że ja starego zastąpię, będę dużo lepszy. No więc Kagame na czwartą kadencję. Tak jest. Po czym zapowiedział, co dopiero mnie przeraziło, a potem może zobaczyć dziennikarza. No myślę, że to już była z jego strony taka zupełnie niczym niesprowokowana złośliwość wobec dziennikarzy, bo to jest też kraj, jak mało który, gdzie dziennikarstwo bywa zajęciem niebezpiecznym. No tak, aczkolwiek można powiedzieć, że tutaj na plus pana prezydenta trzeba powiedzieć, że zabija tylko wtedy, kiedy uważa, że to jest konieczne. Nie zabija dla przyjemności, co jest, to prawda, co jest dużym krokiem. Też takiego świata trochę mafijnego, gdzie to przecież tylko było wyłącznie rezultatem potrzeby. Podobnie jak Abiy zaczynał jako oficer wywiadu, tak? I zobaczcie panowie, bo w latach 90. w tym czasie rozkwitu albo z totalnego zwycięstwa liberalizmu i zachodu nad wschodem, w Afryce Zachód w osobach Clintona i Blaira, premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta Stanów Zjednoczonych, miał trzech faworytów. Jeden to był premier Etiopii, Meles Zenawi. Wzór dla nich. Stawiali go jako wzór. Drugim był Paul Kagame. Okej, tutaj działał jeszcze wyrzuty winy. Poczucie winy, że nie pomoże. Trzecim był Yoweri Museveni, prezydent Ugandy. Tak. Zachód, ten liberalny, najbardziej postępowy, ich trzech, oni też byli kimś innym niż są dziś. No, Zenawiego nie ma. Ale oni aż tak bardzo się nie zmienili. Oni byli tacy, jacy są dziś. Zachód stawiał ich za wzór, dlatego że oni zapewniali święty spokój. Tak. Rozwijali gospodarkę. De facto do początku naszej rozmowy. Tak. Żeby Zachód bardzo by chciał właśnie, żeby już... Myślę, że nie tylko Zachód. Jeżeli pan by zapytał kogoś z rządzących w Pekinie, to powiedziałby pewnie to samo w Tokio, w Moskwie. Czego chcielibyście na Ukrainie? No święty spokój. Niech się oni tam przestaną zabijać jakieś idiotyzmy i nie dadzą spokojnie handlować. Tak. Niech dadzą spokojnie eksploatować zasoby. Niech przywożą to zboże, które żeście przywozili nam z Ukrainy, a teraz go brakuje od No
dobra, no, ale Chiny zakontraktowały 100 tysięcy hektarów w Sudanie, tak? No bo teraz bo oni skądś dbają trzeba, o swoje bezpieczeństwo żywnościowe. A ten nieszczęsny Sudan, gdyby dać mu dać mu 15 lat bez wojny, stałby się jednym z najbogatszych państw w Afryce. A w każdym razie mógłby stać się. O nie, niejako z automatu musiałby i wtedy miałby, żyłby tym przekleństwem bogactwa surowcowego, tak? Tak, to prawda. Ale to było... A póki co to Sudan w pewnym stopniu finansuje rosyjską wojnę w Ukrainie, bo jeden z dwóch walczących ze sobą generałów kontroluje kopalnie złota, z których surowiec leci rosyjskimi samolotami bezpośrednio do latarki, gdzie jest przeładowywane następne rosyjskie samoloty, lecą do Moskwy. I w ten sposób... Albo do Dubaju, gdzie od razu jest sprzedawane. Nie, bo w Dubaju to się zmieniło. Znaczy Dubaj ma własne kanały, natomiast z Rosji Dubaj już teraz tylko kupuje w sztabkach, nie kupuje złomu. Więc to trzeba do Moskwy przekopić tak. I wtedy do Dubaju. A Dubaj oczywiście zarabia na obu kanałach. To wszystko, gdybym sobie wyobrazić, że połowa tego zostałaby w kieszeni sudańskiego parlamentu do wykorzystania w budżecie, połowa, nie będzie, że drugą połowę, bo się opłaci tych wszystkich bandytów, żeby się nie wtrącali różne takie, no to tam, a to wtedy rzeczywiście byłby drugi Dubaj w Chartumie, nie w Addis Abebie, tak? Ale na to jeszcze poczekamy. Panowie, zakończmy jeszcze właśnie tym powrotem do Etiopii, bo bardzo teraz horyzontalnie opowiadaliście, co uważam też jest niesamowicie cenne, ale mnie ciekawi jeszcze ta postać Abija, to znaczy mówiliście na początku, że jak on objął władzę, to, że miał takie poczucie w sobie, że jest tym kolejnym namaszczonym, że jest predestynowanym do wielkich rzeczy. Mesjańskie poczucie, tak. Bardzo jawno wyrażane. Czy ta wojna w jakiś sposób to był jakby zweryfikowała go z tymi wizjami, albo to było jakieś zderzenie z rzeczywistością? Bo z jednej strony można powiedzieć, że wygrał, no więc jakby double down, tak? Czyli jakby jeszcze bardziej wierzę w tę swoją misję, ale z drugiej strony no on ma przez to masę teraz problemów. Czy to nie jest tak, że on może właśnie bardziej zejdzie na dół, urzeczywistni i to sprawi, że ten pokój będzie trwalszy? On mówi, ja wygrałem tę wojnę. I rzeczywiście, no to wszyscy Etiopczycy mają przed oczami te kadry z telewizji, jak Abiy w mundurze polowym stoi na polu bitwy, no dokładnie nie wiadomo gdzie, ale stoi, wydaje rozkazy, po czym Tygryjczycy się wycofują na północ. Znaczy, to jest dowód strasznie przekonujący, tak? Że kiedy Abiy sam osobiście objął dowództwo, pogonili Tygryjczyków. Rzeczywiście, to pogoniły Tygryjczyków emirackie drony, ale to Abiy je sprowadził, to prawda. Człowiek jest nieprawdopodobnie próżny i myślę, że ten sukces, jaki odniósł w wojnie z Tygryjczykami, tą próżność tylko karmi. Z całą pewnością. Całą pewnością. Po drugie, to nie jest tylko przypadek Abija. Im dłużej się sprawuje władzę, tym mniejszy ma się kontakt z rzeczywistością, więc każdy rok na urzędzie premiera sprawi, że on coraz bardziej jest oderwany od rzeczywistości. O tym, jak wygląda życie, opowiadają mu rozmaici asystenci, sekretarze, a oni z kolei, no nie po to są sekretarzami, żeby mówić prawdę, tylko żeby się przypodobać, żeby władcy było miło, żeby ich chciał słuchać, a nie komuś, kto przyjdzie i będzie zrzędził. Więc sądzę, że tak, zwycięska wojna, a ona taka jest dla Abija. Ten mesjanizm, dlaczego miałaby zmniejszyć pozostawanie u władzy kolejne 2 lata i kolejne, też go będzie odrywało. Wiek, dobrze, to czasami taka mądrość życiowa przychodzi też z wiekiem, ale przecież no, jaka jest różnica między 41 a 46? Czy w ciągu tych 5 lat aż tyle mądrości z powodu metryki może spłynąć? Chyba nie, to jeszcze ze 20 lat powinniśmy poczekać. Daj Panie Boże mądrość Abijowi, nie wiem czy daj Boże, żeby on tak długo rządził Etiopią, bo może nic z tego dobrego nie przyjdzie. Zobaczymy, przekonamy się. Nie wydaje mi się, żeby to, co się zdarzyło w ciągu ostatnich 2 lat, miała to poczucie mesjanizmu, czy tego w nim zmniejszyć. A to nie jest nic dobrego. No, owszem, on przecież usiłował przejąć Kościół prawosławny, tak? Przygotował rozłam w kościele, biskupi oromscy
oderwali się od amharskich. No tak. Też to była właśnie takie, w czym on się stara specjalizować, a to jest sztuka uprawiana na dworach w Addis Abebie. Intrygancka. Tak. Żeby osłabiać, więc schizma w kościele etiopskim osłabiła ten kościół. A pamiętasz jeszcze, on jednym z pierwszych gestów Abija w czasie podróży do Stanów Zjednoczonych, to było jak tylko został premierem, wrócił z tej Ameryki z biskupami amharskimi, którzy uciekli z Etiopii z powodu prześladowań, jakie ich spotykały za komunistycznego dergu. Z jego osobistymi gwarancjami bezpieczeństwa. Tak jest. Tak. I on ich ściągnął, uwiarygadniając się u amharów, wzmacniając tych amharów, ale jednocześnie wzmacniając tą amharskie skrzydło w kościele, które zawsze było dominujące. Ale Tigraj w tym kościele był też niezwykle mocny, więc... Teraz Oromo byli słabi. Ta próba zbudowania kościoła oromskiego była gestem pod adresem Oromo, że może nie wszystko mogę dla was zrobić, ale pamiętam, z kogo ja się wywodzę, tak, i tu proszę, ale przede wszystkim to ja decyduję, co będzie w kościele. Znaczy normalnie... To jest omnipotencja taka na styku religii i państwa. My się martwimy, że religia za bardzo wpływa na państwo. A tutaj mamy ten klasyczny model prawosławny, gdzie religia ma realizować wolę państwa. Jeszcze mówiąc o religii, mało się mówi, no, Oromo to jest segment, no, nie tylko prawosławny, ale muzułmański. W większości muzułmański. Południowa i południowo-zachodnia Etiopia to jest islam. W Etiopii też wyróżnia się spośród innych krajów, że ten czynnik religijny nigdy nie wywoływał jakiegoś fermentu wojennego. To prawda. Natomiast władca, znaczy następca Mnelika II, niedoszły cesarz, nie pamiętam jego imienia, wyznaczony na następcę tronu, został tego tronu pozbawiony, dlatego że on starał się jakby pogodzić te dwie religie. Został pozbawiony tronu przez kościół prawosławny, który mówił, że on przeszedł, że w końcu tron mu się należy, bo przeszedł sam na islam. Tak doszedł do władzy w rezultacie Haile Selassie, ale te próby jednoczenia w Etiopii wszystkiego na siłę i zespalania w osobie władcy wszystkich możliwych kolorów nigdy nie kończyły się niczym dobrym. I jeszcze zdziwimy się, jeżeli to taka będzie nauka historii, że najlepszym władcą etiopskim, bo najdłużej panującym, będzie ten Haile Selassie, który także dzięki książkom Kapuścińskiemu w naszej pamięci zapisał się jako władca fatalny, bo on z niego zrobił władcę upadłego, podczas gdy dla Etiopczyków, a także dla tych badaczy historii etiopskiej, ten Haile Selassie wcale nie był taki najgorszy. Miał nieszczęście, że Kapuściński z niego postanowił ulepić portret paskudnego władcy i z twarzą Haile Selassie stworzył obraz pierwszego sekretarza jakiegoś władyki powiatowego czy wojewódzkiego. Natomiast wszystkim, którzy liczą na to, że tutaj Zachód jakoś zainterweniuje, wesprze i pomoże, to przypomnę scenę, którą opisał zresztą angielski dziennikarz, jak podczas II wojny światowej wojska brytyjskie weszły do Erytrei, wyganiając z niej Włochów, i tam na granicy erytrejskiej stała grupa Erytrejczyków i zaczęli śpiewać na cześć wyzwolicieli, a brytyjski oficer zwrócił się do nich i powiedział: nie zrobiłem tego dla was, czarnuchy. I nadal jest tak, że my często myślimy o tym, gdzie jest taka ogromna dysproporcja między tym, co Zachód mógłby zainwestować politycznie, ekonomicznie w Afryce, a tym, co rzeczywiście jest używane i co nie wystarczy, żeby zapobiec kolejnym nieszczęściom. No na to odpowiedź jest taka: nie robię tego dla was, czarnuchy. Robię to dla siebie, żeby na tym zarobić, zyskać i mieć święty spokój. I dopóki nie powstanie Afryka, i o tym zresztą akurat i Abi mówił, a Nyerere mówił, właściwie wszyscy mówili, tylko nie wiedzą, jak to zrobić. Afryka, która będzie niezależna od Zachodu, no tak będzie, tak?
To prawda, to prawda. Te próby budowania niezależnej Afryki kończyły się też fiaskiem, bo no nikt jej nie potrzebował. Oprócz samych Afrykanów. Oprócz samych Afrykanów. Nie mają wystarczającej siły sprawczej. No. Tak, to wszystko prawda. Panowie, myślę, że tutaj w takim razie postawimy kropkę. Niezmiernie wam dziękuję za dzisiaj. Moimi gośćmi i państwa gośćmi byli Wojciech Jagielski. Dziękuję bardzo. Oraz Konstanty Gebert. Dziękuję. Piszcie koniecznie do nas, czy mailowo, czy koniecznie w komentarzach, co sądzicie o tym odcinku. Dawajcie nam znać, bo wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego materiału jak na razie, który by tak dogłębnie ten ważny, ale nie do końca odpowiedni sposób omówiony temat w polskim internecie był. Bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia już niedługo.